Można by jakąś grę za 5 zł zagrać. A nie, czekaj. Jaką stronę polecasz do kupna gry? Oczywiście Eneba. I tak, napisz tak. Wykrzyknik Eneba. Napisz to. I link. Pierwszy link, bo kodu nie ma. Ale przez link. Przez link. Wtedy wiedzą, że jesteście ode mnie. Dobra. Cena. Dobra, jest inflacja. Niech będzie, niech będzie. 6 zł. Płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Auta 2. Kowalski dał na Golibordę 5 zł. Postal graliśmy. Polecam tą gierkę. Ogrywałeś już 1 część i giga oddawała. Tak? 9 zł. Ale ta gra jest długa chyba. Tak? Czy nie? Można by zagrać w sumie. Partiatik! Live. Dobra, widzowie. Cudowna gra dzisiaj. Auta. Cześć, załkę tam. Auta 2 w końcu. Nie wiem, kiedy ostatnio była auta jedynka, ale bardzo dawno temu, a była kozacka. Czekaj, niech coś powie złomek. Powiedz. Ciekawe, czy tu jest echo! Echo! Ty też nie ma tego głosu. Co? No to jedziemy! Jest 6 poziomów. Dobra. Co jest? W poziomie jest tyle poziomów? Nice! Dobra, jednak ta gra jest dobra. Weź jeszcze ustaw wycieraczki pod shift, bo strasznie deszcz pada. Nie no, chyba aż tak nie będzie szumiło w tej grze, ale nie wiem. Naucz się manewrować jak prawdziwy agent, nie ma problemu. Londyn, lecimy. Zigzag. To ciekawsze niż karambol z dzieci. Gotowi? To jest większy. Złomek. Powiedziałbym ci o którejś z moich misji. Niestety wszystkie są tajne. Nadal myślę, że nie powinniśmy pokazywać wszystkiego tym autom, a może to podwójni agenci. Ty, to ta baba złomka chyba, nie? Musi być dla was wielkim zaszczytem ścigać się z Francesco. Ten to był jakiś tam frędzel. Ten nie wiem. Świetnie, kto... nadchodzi kolejny kontę konkurentów. Hejtuję się na służbę! Kto chce świeże opony? No PSP ta gra była. Gruby tetrach. Dzięki za 2 miesiące. Kiedy RLC? Wiesz, że jestem gotów. Lecimy, złomek. Czy zigzag. Witaj w symulacji treningowej Chrome. Zaczynamy? Agent McMission zademonstruje kilka sposobów zdobywania energii. Teraz uważaj. Prawdziwy agent nie może się obyć bez tych manewrów. No dalej, zobaczymy jak sobie poradzisz. Co to jest easy? Jak szybciej jechać? To jest easy. Zobacz, ale cicho tu jest. Czy dobrze? Pięknie, jedziemy dalej. W drodze do celu agent musi być w stanie przeskakiwać przeszkody. A żeby było ciekawiej, ten manewr także dodaje ci energii. Co? A, skok, skok, no dobrze, dobra. Twoja kolej. Połamania osi. Połamania osi. A to jest easy. A da się lekko skoczyć? Ta, da się wysoko i lekko. Nice. Jak mi to energii dodaje? Co to znaczy? A ładuje mi się tu coś rzeczywiście, ty. Jest oro lekkie. A jak zapieprzać? Jechać się w tej grze nie da. Dlaczego to auto skacze? Super. To ja skaczę autem. Kontrolowany. Ten manewr nie tylko pozwoli ci. Energia to jest. Ale także pomoże pokonywać zakręty bez utraty. Ale SC dodaje skok. Sean, byłbyś tak miły? Prostsze niż niedzielna przejażdżka. Cześć, co? Dziękuję, Sean. Uwaga, rekrucie. Sean? Twoja kolej. Co to jest Sean? Widzowie, co to jest Sean? A, to D. Czekaj, A mam w drugą stronę. Aha, mam źle ustawione.
A nie, D to jest w każdą stronę drift. Ciekawa definicja, widzowie, nie spodziewałem się. Ale ładuje dużo tej, essy, ten drift. Ale essy ładuje, pieprzony. Nice. Dobra. Dobra robota. Ale essy ładuje. Dalej, wiadomo. Procent S. Czemu my się ścigamy tu? Z jakimiś złomami. A ja mam gazować. Kurde, jak było to nitro? A, bo S-y nie mam. Miałam S-y. Muszę S-y naładować chyba, żeby... Czemu skaczą? A, zobacz! Jak jedziesz, to ci się essa powoli też ładuje. Jestem drugi? Nie, pierwszy. A nie, dobra, bo ja soki zbierałem. Muszę dodać gazu. A mnie wnerwia to, że nie ma głosu tego. Zygzaka. Czemu nie ma? W jedynce był. Chyba był. Miadzia! Super. Patrz to, patrz to, patrz to. Czemu spadłem? Ty szmato obroty robisz. W szoku. Dobra, SC se podładuje trochę. I teraz pyk. Kolejna SA. Ty, ale SA? Prawie się nie kończy w tej grze. Patrz, zobacz, ile jej mam. Ja pierdzielę. Szmato! Ale czemu w tej grze są dwie prędkości? Albo jak jedziesz po prostu, albo na S-ie. Nie ma niczego innego. Nie da się w tej grze bardziej rozpędzić. W jedynce było inaczej. Regres. Jak się robiło taki obrót, jak on zrobił tam? Na który ja ustawiłem ten obrót? A, na S. A po co ja tak jadę? A S się ładuje, jak jadę tak. Słomek, to dla ciebie. Dobra. Jest git. Pyk, pyk, pyk. Jak to się da? Jako gówno gra, co ty pieprzysz? Przyjrzyj się. Miło było was poznać! W jedynce było nitro, a tu masz essę. Ty, ale gdzie są te chłopy? Chyba, że to jest nadal trening. To dlatego ich nie ma, nie? Pyk. Hop. I tam się... Jedziemy. Czemu od razu mnie cofa? Dobra, na essie. Jakie gówno pieprzy. Ale nie mogę teraz speedować. Witam cię, Heryn. Tylko tyle za mną byli? Punkty szpiegowania. No dobra. Ale nie ma otwartego świata, tak jak w jedynce? Ej, ta gra chyba na szybko była. A nie, super, to jest trening. Pościsk kontrolowany. Ten manewr nie tylko pozwoli ci zdobyć energię, ale także pomoże pokonywać zakręty. Nie, my na treningu wielkości. Jesteśmy chyba. Nie, a nie będzie? Tak miły? Prostsze niż niedzielna przejażdżka. Co to było? Dziękuję, Sean. Uwaga, rekrucie. Twoja kolej. Ale to było. Co? Sean. Mi się tylko jedno z Sean kojarzy. Ten shot z tego filmu.
Ale nie wiem, jaki to jest film. Demo kupiłem? Brawo! Masz dość energii, by uruchomić przyznany ci przez agencję dopalacz. Uwielbiam to. Dobra. Uwielbia dopalacze, Sean. Ciekawe. Bardzo ładnie. Teraz... Bardzo ładnie. Ale mnie pochwaliła jak pieska. Miło. Ale jestem pieskiem w sumie, bo robię przecież dla rządu. Jako agent. Jo, pierdziele, skacze się jak w GTA. Też dwa razy grałem, to wiem jak tam auta latają. Deo masz za 9 zł, a reszta 90. Nawet tak nie wiesz, ok. Stan pełnej gotowości? Gotowy. Doskonale. Teraz już wiesz, jak zdobywać energię przyspieszenia. Pełna essa. Za chwilę nauczysz się przechodzić w stan pełnej gotowości. Stan pełnej essy. Dzieje się to, gdy twoja energia uruchamia dopalacz. Ten tryb jest dużo potężniejszy. Czemu? Skąd wiem, że pracuje dla rządu? Wymaga więc o wiele więcej energii. Czekaj, co? Co ja mam zrobić, bo nie rozumiem. Rzeczywiście pełna essa. Czy to kosztuje tyle samo? Nie, to kosztuje dwa baki za essą. A nie, to się da użyć tylko jak się ma całą essę. Ok. Ulti, no. Dobra robota. Witaj w Akademii Szkoleniowej Chrom. No dobra, dawaj. Trzecia prędkość, czyli są trzy prędkości w tej grze, masz rację. Tu chyba będzie test. A to takie Tokyo Drift będzie chyba, nie? Gozuj, szmat! A, trzeba klikać. Dobra. Nauczę się kiedyś. Czekaj, jak to się robiło? Ładujemy essę tyłem. Ja pierdziele, co ty robisz? Mogę sunąć! Ty, czekaj! Lepiej zostaw ściganie zawodowcom. Nie, nic się nie stało. Ale się wleczecie? Czemu nie jak gówno jadą? O co chodzi w tej grze? Czekaj, trzeba podładować trochę essa. Kurde, źle kliknąłem, widzowie. Muszę dodać gazu. Nadrobimy to. Czemu nie mogę zrobić tego super gówna? Kurde, jak się to wyłącza? No chyba ci oleju nie zmienili. Ja nie wiem, co ja robię, widzowie, no. Prawie, Tony Hawk. Susi. No wypieprzaj. Kurde, no nie w tą stronę skręciłem. Ja pierdziel, wiesz, mnie pierwszy widzowie. Zara pełna essa wlatuje. Jazda. Ja ty szmoko z tym kontenerem. Wybieprzaj. Ty, jak ja ich dotykam teraz, to latają. Nie wiem, widzowie, jak klikam tak, to źle jadę. I przegram ten wyścig. Tyk. Za to jest delikatny doładowanką. Naprawdę udało ci się kiedyś. Ty, ta gra jest trudniejsza niż myślałem. Patrz to, co teraz robię. Ty, widziałeś to gówno? Nice. Pyk. Zara pełna essa wlatuje. Patrz to. Pyk. Nara. Gówna. Nara. Ty, dobrze jadę? Jestem Żydem. Więcej chcę kurwa.
Serix 213 dał. Nie zadzieraj z osobą. Siema, sprawdzisz dla mnie te ramy. Co? Co sprawdzę? Co sprawdzę? Polkę? No, nie usłyszałem po prostu, no to jest normalne akurat. Czekaj, oni są tuż za mną. Czemu nie mam minimapy, żeby widzieć, czy są za mną? Ja pierdziela, oni są obok. Nauczyłem się od kumpla. No to dawaj! Ile jest tych okrążeń, bo nie wyrobię zara. Jadę i jadę, idiota. Miało być ostatnie. Co? Co się dzieje, widzowie? Nie, no wypieprzę, bo mnie na S się przegoniłeś. Nie, 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 to jest koniec chyba. Ja pierdzielę. Pierwsze cię. Słuchaj, mogę być drugie miejsce, dla mnie to jest jak win. Samouczek? Samouczku może być drugi. Witaj w zaawansowanej symulacji Chrome. Pora, aby nauczyć się dodatkowych manewrów pozwalających zyskiwać energię i radzić sobie z przeciwnikami. Kolejny trik powietrzny to kolejny dobry sposób na zdobycie dodatkowej energii. I przeżycie dreszczyku emocji. To jest... Co to już umiem? Rozpocznij manewr, będąc już w powietrzu. Co to już umiem? Patrz to. Fantastycznie! Patrz to. Patrz to. Nice! Patrz to. Kurde, ja pierdzielę. Jak się te triki robić? Ta gra nie jest na pewno dla dzieci, to jest za trudne. Patrz to, patrz to. Pyk. Kurde. Ty pieprze, ty szoku. On jedzie tam. Za stary jestem na tę grę? Nie jest to możliwe. Ta gra wyszła jak były jeszcze automobile na ziemi. Więc idealna dla mnie. Wybić z równowagi rywala jadącego na dwóch albo tyłem. Ale drift tylko... Co? Jak to się robi? Banał. Dobrze, więc banał. Atakuj. No dobra, dawaj. Doskonale. Ty, fajne. Ty, odkryłem trik. Widziałeś to, co ja? 20 złotych. Nie ma. To jest szybciej niż jeżdżenie. Co? Darcie Ritzake. Sorry, w dupę. Co? Jaki ja jestem już stary. Nie ma co oglądać na ten moment, Rycek. Grasz i ninja? Jestem nawet w stanie za to zapłacić za darcie Ritza. Ninja. A, kojarzę o tej grze, mówiłeś chyba, jak grałem w coś. Ale nie pamiętam, co to jest. To oddawało? Zna ktoś to Ninja? Bardzo ładnie. Teraz ty spróbuj. Co on spróbować? Dobra robota. O. Jeśli potrzeba ci energii, spróbuj jechać tyłem. Pamiętaj tylko, że wtedy kierunki sterowania ulegają odwróceniu. Co? Ale oczy robi groźne. Pięknie przepana. Teraz kolej na ciebie. Pięknie przepana. Teraz lepiej. Co S? Aha, bo mogę zmienić kiedy chcę. A ja tylko jak w ścianę uderzę. Dzięki tak pana Bartu za 33 miesiące. Witam. Witam.
Ej, tak się ładuje Essy konkretnie, zobacz. Dobra robota. A nie, bo jak na tym pasku ładuje, to jest szybciej. Ten manewr jest dość trudny. Jazda na dwóch kołach wymaga równowagi i precyzyjnego sterowania. Nie skręcaj zbyt ostro, bo stracisz panowanie. Co? Co ty pieprzysz? Pięknie, przepana. Teraz kolej na ciebie. Pięknie, przepana. Jak to się robi? A. Patrz to. Kurde, po ścianie jadę. W dupie mam te esse. Poczekaj, patrz. Widzisz? Tu ładuję bez tego, ale jak ładuję na tym... Zobacz jak leci. Nie, wolno. Dobra robota. Dobrze ci idzie, jak na twój wiek. Zobacz to, nowe te ikonki do zbier... Czemu sam jestem? Zobacz to! ...auto, które wyeliminujesz, otrzymasz dodatkowy czas. Wyklinia wrogów uruchomiona. Jak się strzelało, ty? Gdzie moje bomby? A gdzie moje bomby? Zdobyto karabiny maszynowe. Gdzie bomby? Co ja dostaję za to? Plus sekundę? Ale tych chłopów tu nie ma, jak ja mam ich zobaczyć? Strzelaj no! Ty pieprzy chamie. Dawaj. Pyk. Pyk. A ile mam ich rozpieprzyć na oko? Cele zniszczone. Co? Chodź tu, ty szmato. Chodź tutaj. Strzelaj, on wybuchnie. Pa, bum. Jak jechać szybciej w tej grze? A, racja, fał. Sorry, widzowie, ok. Znowu to wyrzutnie rakiet. Ile mam ich zepsuć? Już wszyscy? Czy nie? Szmato. Patrz to, co teraz robię, oglądaj. Bum. Jeden. Patrz to. Essa, salto. Karabinki. Nie wyszło. Chodź tutaj. Ty, mogę go z bara wjechać? Jak? Nie mogę. Zdobyto turbo lewarek. Ezu. Chyba się udało wygrać. Pierwsze miejsce. Zdobyto wyrzutnie rakiet. Jakiś level chyba wbiliśmy, ale nie wiem o co chodzi za bardzo. Nowy tryb, wyścig bitewny. Ja w dupie to mam. Daj mi fabułę. Co my odblokowaliśmy? Co się odpieprza? Musiałeś 20 zniszczyć? A, ile zniszczyć? 30. Chyba drift teraz, tak? Tu nie ma fabuły. Co ty pieprz? To nie jest dla ciebie fabuła? Patrz to. Bum. Bum. Co się dzieje? Ty, ja uciąłem sobie zakręt, ilu i co mi zrobisz? Ty, ale oni mi nic nie robią. Ta? Patrz to. Lecimy. Bum, bum. Jeden, dwa. Pyk. Patrz to, co z frajerami robię.
Idealnie ścięty zakręt. Jedziemy. Zdobyto wyrzutnie rakiet. I ładujemy S-a. Ty, ale strasznie zwalniam jak ładuję. Czemu? No chyba ci oleju nie zmienili. I nie było was powiem. Zdobyto karabiny maszynowe. Mogę zsunąć! Witam, witam, zakochana Bartku. Nie widzieliśmy się trochę. Z mojej winy, ale ok. Jak to się skręca tym gównem? Zaraz pieprzę się do tej wody. Zatrzymaj się. Co się stało? Zdobyto stawkę energii. Co zdobyto? To trzy. Słuchaj, to jest pierwsze okrążenie, tak? Ktoś mi pisał, ile jest okrążeń. Dobra, teraz jest git. Patrz to, patrz to. Tu jest skrót. Nice. Czemu ja tak wolno jadę? O co w tej grze chodzi? Zobacz jak ja wolno się przemieszczam. Ty, ale jak tym cudem ta gra wygląda gorzej niż jedynka, mimo że jest nowsza dużo? Jak to się wydarzyło? Kurde, dawaj te soczki. To dla ciebie, Sali! Dobra, teraz jest na pełnej S. Ja pierdzie. Na pełnej S się w ścianę. Witam cię, Luka, siema. Ustawienia graficzne, ja dałem na fulla wszystko właśnie. Jak zmieniałem rozdzielczość. Było tylko jedna rzecz do kliknięcia. Jedziemy tak, bo to nie ma co. Zaraz mnie dogoni ten śmieć. Nice. Poczekaj. Wow, do mnie strzela debil. Tyk. Drift, ten drift. A, tu jest to gówno do ładowania. Co to w dupa jest? Co się dzieje? Czemu ktoś do mnie strzelił? Nie, widzowie. Patrz teraz. Bum, 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 bum. Cztery soczki zebrane. Czemu oni do mnie strzelają? Zdobyto karabiny maszynowe. Dupie te karabiny szmato. Gdzie jest kto? Narda! Zamknij ryj. A, wygrałem. Wybaczam ci, że wierzę, że wszystkie ściany. W tym wieku normalne, że ich nie widzisz. Dobra, jestem większym zagrożeniem dla ruchu drogowego, czy dla siebie? Dla kogo? Czemu jest mapa za mapą z bomby? Ja coś źle klikam? W ogóle nic nie gadają, lecą mapy jakieś. I zaraz grę przyjedziemy, zaś 20 minut. Na Raelo. Jest orą. Sam Fury. Czekaj, oni chyba też mogli nitro brać, nie? Ja pierdziele, no złe salto, na kręgosłupie wylądowałem. Ale mam pewien plan, patrz to. Nie ma.
Co się szmato patrzysz? Podejdź tu. Ty, drifterku. Szmato, patrz to. Gdzie ty jesteś? Gdzie on jest? Czekaj, doładuję SC. No to dawaj! Ja pierdzielę, się, że tam jest droga. Nie wiem, chyba drogę. Asfalt mi zwinęli przed oczami. Podobają ci się moje tylne światła? Asfalt zwinęli przed oczami, przysięgam. Czemu jestem drugi? Czemu ja jestem drugi? Ja pierdziel! Nie mogę, widzowie, no. Na taki eś się jadę, że ja pierwszy. Wierzyć Francesco, jak zwyszczyścić arcydzieło! Proszę, dajcie double upa. Tyk. Ja pierdzielę. Nie wiem, widzowie, te ściany coraz bliżej mnie. Dobra. Ale się z tym. Ja nie wygram tego gówna. Ja go nie dogonię tego. Ciekawe, czy też tak wiecie. Żegnam! Panie Słomek. Jak ja mu to gówno dogonię? Gdzie on dupa jest? No jak ja cię śmieciu mam dogonić? Jo pierdzie, ale nie mogę z tą ścianą. Ty na czwartym miejscu jest. No rozpieprzę Zara Credence. Specjalnie wstawiłem go do pokoju. Jak drugi! Nie bez kozery nazywają mnie Zygzak! Wypieprzaj. Jak pomaśnie. Team Racing. Czekaj, jak dam dalej, to jest dalej fabuła? Panie Słomek. Świetny pomysł. Na co? Świetnie. Czym? Witaj w Akademii Szkoleniowej Chrom. Ty gdzieś nie ma fabuły? Się tylko napijeprza wyścigi? To jest jakiś bug chyba. Ja chyba kupiłem tę wersję bez dialogów. Ej, od jak dawna tam siedzisz? Dobra, gramy Japończykiem. Ej, te konkurentów. Bo on wygląda, jakby go bardziej do ziemi przygniatało powietrze, przez co będę lepiej się drogi trzymał. Tak czuję. Te auta, to co mają robić? No co to za pytanie, co mają robić? Gadać. Patrz to. Patrz, co Japończyk potrafi. Bum. Na 3 hersach? 4. Ty, ale Japoniec jest lepszy, w sensie ten Azjata. Wiesz kto? Nieważne. Co się dzieje? Nie ten guzik, pieprzona gra. Wypieprzyj, szczoku. Śmieć. Jakim cudem? Co się stało? W dupę! Ty gumę złapałem. Ty nie wiem. Bon. Wypieprzyj, śmieciu no. Ja pierdzielę. Jak się to... Siema, szmato! Pierwszy jestem. I teraz oro.
100% oro, 0 Olga. Zaawansowana broń w użyciu. Co? Gra. Gra. Dziękuję. Co się w dupę dzieje? Jo pierdziele, co ja? Wyrabiam zaległości. Powodzenia w wytrwałości i w zdę. Dziękuję bardzo. Ty wczoraj Draco szaleje, dzisiaj zakochana Bartku. Dziękuję bardzo. Ja pierdziele, dzięki. Kup pełną wersję za to? Ale to jest chyba pełna wersja, ale nie, serio teraz pytam. Bo nie wiem. Dziękuję bardzo, porypało cię konkret, ale doceniam. Bon, bon. Uwaga, zaawansowana broń w użyciu. Czy znowu mi ktoś przypieprzy, czy to mi się wydaje? To nie może być prawda. Co się odpieprzy? Jak ja mam jechać? Co mi się dzieje? Co się odpieprza? Zakręt istnieje. Który jestem? Czemu jak robię drift, to wpadam w ścianę? Podejdź tu, szmato. Masz, śmieciu. Ja cię nienawidzę. Zamknij mordę. Nie unoś się. Przecież się nie unoszę. Ale wiesz, jednak emocja wywołuje emocje we mnie. Emocje wywołuje emocja. Związana z tym, że bije ludzi, którzy prowadzą auto. Chyba, że nie ma tam ludzi. No mam nadzieję, że ktoś jest za kierownicą tych aut. Jak uderzą, nie? Rozumiesz? Dobra, jest. Co ty piszesz, Ferumbras? Jakie? Kogo? Widać, że ma 84 lata. Nie odmładzaj mnie. Ale miło z twojej strony. Dobra. Jedziemy! 100% esy! Za każde auto, które wyeliminujesz, otrzymasz dodatkowy czas. Wytwórnia wrogów uruchomiona. Zdobyto turbo lewarek. Podejdź tu. To nie może być prawda! Ile mam popsuć? Masz ochotę na to! Piętnaście? I zaraz czas skończy. No bij! Co ty robisz? Ksiądz Runik zrobił. No. No rozpieprzaj no! Zdobyto karabiny maszynowe. Ty pieprzaj! Co się dzieje? No jedź! Wielce doskonała wiadomość! Niespodzianka! Czaj, duży, duży. Pieprzyć cię. O! Nie może być prawda! Wygrałem czy nie?
Co dostałem? Nie może tak być, jeszcze raz. Zdobyłem ogórka, ja pierdzielę, super nagroda. Nie pozwolę, to jest niewaga dla mnie. Pełna essa. Za każde auto, które wyeliminujesz, otrzymasz dodatkowy czas. Wytwórnia wrogów uruchomiona. Czemu energii nie dostaję za te gówna co nic? Czemu ich nie trafiam? O, duży, duży. Za duży jest więcej punktów? Chyba ta, no. Nie ma aut, kogo mam bić? Tu nikogo nie ma. Zdobyto karabiny maszynowe. Znowu przepierdzę. Nice, trzy rozki. Szmat budy tu! Nie wiem, widzowie, trzy rakiety i nikogo nie trafiłem. Dawać mi esse, bo za wolno jadę. Ja nie mam essy. O ty śmieciu. Widzowie, jak oni szybciej jadą niż ja? Zdobyto wyrzutnie rakiet. Nice, dwa. Pyk. Pyk. Triple kill. Nice. Ile mam ich jeszcze rozpieprzyć? Więcej jeszcze mają niż ja. No i to jest problem, bo nie wiem jak mam mieć więcej. Ja praktycznie się nie przemieszczam. Zdobyto wyrzutnie rakiet. Ty, a może ja gównianym autem gram? Może są w tej grze? Może ta gra jest tak rozbudowana? A ty, dobra, git. Jest git, jest git. Złoto, no. Czy będzie 201 godzin w sierpniu? Nie no, 200 raczej nie będzie. Nie ma jak. Grid? Nie, ta gierka fajna, ale... Grid to nie kojarzę. To jest lepsze niż auto? Essa! Jedziemy! Ucinamy cały zakręt i luj. Ty, to jest ten ogórek, co on tu robi? Myślałem, że on jest ubrany. Zdobyto stawkę energii. Daj energię. Ale jest sierp! Nice! Bardzo nieczęście! Ty, Złomek tu jest, czemu on się ze mną ściga? On nie jest ze mną? Zdobyto karabin maszynowy. Zdobyto kałuże oleju. Zaraz ją sam wjadę. Na kolejnym okrążeniu. Ej, bo zaraz serio powiadę. Jak on na grida... Kurde, no i co? Co zobacz, co się dzieje, jak czat czytam. Uwaga, zaawansowana broń w użyciu. Nie.
Ja pierdziele, czemu oni na mnie się fokusują? A bo pierwszy jest. Zapomnę tego! Przez długi czas! Znowu to wyrzutnie rakiet. Czemu to leci prosto? A nie w niego. To jest jak wyrzutnie rakiet z dupy. Gówniano się tym Japończykiem driftuje. Myślałem, że Japończyk to najlepszy jest w driftach. Czekaj. Co tu leci, widzowie? To jest jakiś typ? Ja pierdzielę. Co to miało być? Co to w dupę jest? Uwaga! Zaawansowana broń. Napierdzają we mnie rakietami, chłopie! Jestem ostatni. Co tu się odpieprza? Co tu się odpieprza? No wypieprzaj ty ogórze! Ci zapieprzył Jerel. Jerel w sensie w GTA. GTA-RP. Mały śpiot, witam. Wypieprz! Śmig! Proszę, tuż mnie nie bijcie. Dobra, już się gówno czai. Ja muszę się jakoś tak za zakrętem przypakować. A! Czej, on wygrał czy ja? Ja! Uwaga! Zaawansowana broń w użyciu. Nie wiem, Morfiusek, wiesz? Nic nie sprawdzałem. Umiecie tak? Bierz Francuza, dobra, czekaj. Jakieś rzeczy odblokowaliśmy. To chyba poziom drugi się nam włączył. To akurat się zobaczy. Wyjdź. Tak. Włoch będzie lepszy. Jestem no, za. Teraz zerkniemy. A ta, poziom drugi jest, ale czekaj, a w tym wszystko już przyszliśmy? Witaj w Akademii Szkoleniowej Chrom. Nie, jeszcze są mapy. To? Drużynowe jakieś. Świetnie, nadchodzi kolejne zwycięstwo. Który to jest Włoch? Nie zadzieraj ze mną. Ha, a wiem, o czym myślisz. Oczywiście, że możesz zrobić zdjęcie, Francesco. Chodziło wam o tego? Ta. Nie, jestem cudowny. Wszyscy mi to mówią. Dobra. Witaj w wyzwaniu. Polowanie. Pozbądź się wrogów najszybciej jak się da. Ale on ma te skręty porypane. Ej, wrogów, ja nikogo tu nie widzę. Więcej nie zadrzesz, Francesco! Ja i sobie powolutku jeżdżam, tak on tak na takiej esie. Uśmielasz się wpadać na Francesco i jeszcze umiem latać! Ale czekaj, ty, jak ja mam w tylu pokonać? A, praktycznie podstawiasz się, Francesco, do strzału! Mogliśmy być... Uderzyć, Francesco, ja pierdzie... jak zmyszczyścić arcydzieło! Stali w miejscu, ich nie trafiłem. Zostało 10 sekund. Samki te mordę. 5, 4, czego ma to liczyć? 2, 1. Ja pierdzie... Czas minął. No i co teraz? Jadę, nara. Mala druga? Zbliżają się przeciwnicy. Co ja mam robić? Po prostu mam ich lać?
pierdziele! Ty szmato! No nie mogę, no zielonego jest trudniej trafić. Nie mogę, on ma takie auto i go taką Formułą 1 nie mogę dogonić. Rozpiję przez zara klawiaturę. Obić zderza! Masz za karę, że byłeś przed Francesco! Gdzie te szmaty? No nie widzę nikogo. Trafię go stąd? Ja pierdzie. Kupię dobre, abyś nie porysował mi lakieru. Zostało 10 sekund. Zamknij mordę. Przesuńcie się i podziwiaj. Nie, widzowie, rusz pierwszam. 2, 1. Czas minął. No nie da się. Nie da się w to grać. No chłopy takie uniki robią konkretne. Gdzie oni są? Nikogo nie ma. Zbliżają się przeciwnicy. Dość już po tobie. Czemu oni do mnie nie jadą po prostu? Ten ogarnął. Patrz to, stoi. On czeka, on czeka. I jeszcze umiem latać. Ale chyba nie na mnie. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Jak zapieprzeć tym autem, bo nie wyrobił. To zabycie brzydkim wozem. Jak się zapieprza? A, praktycznie podstawiasz się, Francesco, do strzału. No zatrzymaj się, no. Zostało 10 sekund. Prości. 5, 4, 3, 2, 1. Czas minął. Nie ten tryb, stary capie. Ach, energia roznosi Francesco. Ja zbliżają się przeciwnicy. Więcej nie zatrzesz, Francesco. Czemu te małe autka tak zapieszają? Jakim cudem? Zobacz, co on robi. Rozpieprzyłem ci łeb. A, praktycznie podstawiasz się, Francesco, do strzału. Śmieję się za nie. Ja pierdzielę, skocz tutaj, bo nie wyrobię. Nikt tak nie lata jak Francesco. No jedź ty szmato. Teraz się zatrzymam. Nie da się. Pora zderzyć Francesco. To jak zbyszczyścić arcydzieło. Nie zniszczyłem mu? 4, 3, 2, 1. Czas. Co się dzieje w dupę? Jestem za stary? Na co? Czemu 2 minuty mam teraz? Wrogie cele rozpoznane. Al Scarpetta i Fred Carter. Co, bossy to są? Pora na moje wielkie popisy. Ty, to jest boss? Czyżbym zdrapał ci lakier? Ciężko wyczuć. A masz za karę, że byłeś przed Francesco. Krytyczne obrażenia. Mój piękny lakier. Tęskniliście przesadnie, ale oczywiście tęskniliście. Co? Ale ja chyba wygrałem, nie? Ale bobas. Co to znaczy? To zabycie krytyczne obrażenia. Napieprzaj, napieprzaj. Krytyczne obrażenia. Ja ich nie mogę trafić, a oni mi tak robią. Patrz to, patrz co teraz odpieprzę. Co się w dupę dzieje? Nie tęskniliście przesadnie, ale oczywiście tęskniliście. Gdzie oni są? Krytyczne obrażenia. Piękny lakier. Czemu krytyczne obrażenia? Ja nic nie robię. Jestem zbyt piękny, by umrzeć. Francesco powraca na tor. Ja
Spadłem na łeb i już low HP, no nie wyrobię. Zostało 10. Niestety, Francesco nie ma wyboru. I jeszcze... A, do... ja pierdziłem się, że mam... Dwa. Czegoś mina była. Czas minie. Ja myślałem, że w to się wjeżdża. I buf. Dobra, ale uj. Fez? Czekaj, czekaj. Nie wiem, czy teraz poziom drugi będzie? Chyba boss. Pewno marzą ci się poufne dane profesora Z, co? Niedoczekanie. Fred gotów jest oddać za nie życie. Ja myślałem, że ty je masz. Nie mów mi, że je zostawiłeś. Lepiej tam jedź i zgarnij je przed tamtymi frajerami. Frajery? Dawaj, frajera, wyjaśnię. Energia roznosi Francesco. Sa. Ja pierdziele. Zdobyto karabiny maszynowe. Ty, ale chyba szybszy jest ten błok. Jakoś tak się szybciej jedzie. Albo nie. Jak się driftuje? Nice. Czy to jest tak, że im dłużej tak jadę, tym to się szybciej ładuje? Chyba nie. Niestety. Francesco musi już jechać. No driftuj ty, szmato. Uderzyć Francesco to jak zwyższyścić matce dzieł. Przesuńcie się i chodź. Ara gówna. Czemu oni nie jeżdżą skrótami tak jak ja? Ja dlatego, bo ja giga ogarniam, mi się wydaje, wiecie? A oni totalnie nie. No, widziałeś? Powraca na tor. Śmieje się tam zbarski. Dobra, Ed. Bo to boty? Co ty pieprzysz? Jak ja z devami gram. Normalnie usiedli do kompów, jak odpaliłem, bo nikt w to nie gra. Aż się zdziwili, że ktoś odpalił na Steamie. Normalnie siedzi ten. Nie przyzwyczajaj się do wyprzedzania. Nie, nie twórca. Menadżer Pixara siedzi. Gra ze mną. Pieprzaj nią smoli. To było Francesco potrzebne. Czemu ja nie jadę? Porto! Do widzenia! Dzięki, Majez. Witam. Brak błotników. Ty, na dół. To jeszcze bardziej favoloso. Czemu ja w dupę jestem piąty? Francesco powraca na tor. Co się odpieprzyło teraz? Czemu zygzak makuje mi szmacia? Czy jest dalej niż ja? Czy bliżej mety? I jeszcze umiem latać. No chyba ci oleju nie zmienili. Jakim cudem to gówno jest pierwsze? Czerwony równa się szybki. W sumie. Ominę to. No strzel ty McQueen w kogoś szmatą, bo zaraz przegramy. Cześć, ja coś mam w ekwipunku? Nie, mnie chyba ktoś odznaczył jako cel. To powinno uatrakcyjnić ci przyjaciół. Jeprze to. Francesco powraca na tor. Śmieje się tam z Was. Jak?
czemu ty w dupę ci śpiesz? Czyżbym strapał ci lakier? Ciężko być. Jok! Pierwsze to drugie miejsce to dla mnie jak pierwsze w tej grze. Ta trudna jest dla mnie. Nara, ziomki! Stary wchodzi w przestrzeń nad świetlą. Nowa mapa. Londyn. Pokonany przez złoma. A czemu fabuły nie było? Złapałem tego chyba. Nara szmato. Ty jak uderzę w drzewo, to co się dzieje? No to lecę. Mamma mia. Wziąłeś to? Kaskader. No jak się po tym pasku jedzie? Polecę! Przesuńcie się i podziwiajcie! No, wypieprzy z tym autobusem, piśmieczu! Nie przyzwyczajaj się do wyprzedzania, Francesco! Bardzo nieuprzejmy, mój kolego! Chłop autobusem na trasę wjechał wyścigową, no debil! Ja pierdzielę! Poza tym, po co są autobusy w świecie, gdzie są tylko auta? Co oni wożą? Co ty, debilu, wozisz tym autobusem? Jestem zbytnie nie zgniliście przesadnie, ale oczywiście też zgniliście. Autobusy? Ja pierdzielę, no nie wyrobię. Patrzcie no, poezja wróg! Czy ty właśnie uderzyłeś, Francesco? Zadziwiające? No pa! No co inne samochody wozi? Nie przyzwyczajaj się do wyprzedzania, Francesco! No zabrali mi wszystkie jupiki, no! Jestem zbyt bliski! Nie! No nie wyrobię! Ja myślałem, że to jest piasek! Francesco, musisz jechać! Ja myślałem, że to plaża! Ja pierdolę, nie wyrobię. Znowu te auto. Bellissima! Francesco lekko załamany moim skillem. Ale na drobie. Ale oczywiście ten zgniliście. Co tu się odpiewa? Przesadnie, ale oczywiście ten zgniliście. Ja nawet jechać nie mogę, no. Uderzyć, Francesco, to jak zbezcześcić arcydzieło! Zamknij to mordę tym, Francesco, śmieci. I jeszcze umiem latać! Ach, energia roznosi, Francesco! Nie, ja nie wygram, ta gra jest za trudna dla mnie. Nie mogę być! Ta sługa! Jupiki? Do widzenia! Jo! Jo, pierdziel, już pierwszy byłem. Ty głupi śmieci! Nie wyrobię. Nie zgniliście przesadnie, ale oczywiście ten zgniliście. Ja pierdziel! Nie wyrobię. Poezja, bro. Ja pierdzielę, jestem szósty. Nie, Francesco jest w widzowie na złom. Nie, nie, nie. Nie gram nim. Nie, czekaj. Czekaj, czekaj. Francesco, da ty. Drzewa nie istnieją. Nie ma czegoś takiego jak drzewa. Nie bij mnie, błagam mnie, nie bij. To ci przyrzekam. Czwarty już, ja pier... brązowy. Bo tam skrót był, nie widziałem go. Jeszcze raz.
Nie, ale nie, dobra, Francesco to jest zatrzyma. Do wypieprzenia, przysięgam. Miło być mną. Powinienem z dziadkami ze starej części auta jeździć? Co? Jakimi dziadkami? Jeszcze raz. Nie przesadzaj z prędkością? Przecież ja jedę w ogóle. Dobra, na pełnej jaździe jedziemy. Kurde, trójka. Ładny początek, ładny początek. Trzeba to przyznać. Jest talent posiadany w kołach. Przesuńcie się i podziwiajcie. Francesco roztoczował cudowną aurę. Jupiki. I jeszcze nie wlata. Najwyraźniej nie masz pojęcia, kogo śmiesz wyprzedzać. Ale gówno trasa. To nie może być prawda. Proszę, uderz w autobus. Błagam, rozbij się, niech cię potrąci motorniczy, czy jak on się nazywa. Ten kierowca autobusu. Chciałbym, żeby był po małpce. Żeby po prostu go uderzył. Żeby go uderzył najlepiej, jak będzie na pasach. Jechał, bo to chodziło. To chodziło o grę. To było Francesco potrzebne. Ja pierdzielę. Nie może być. Odklejka. Odklejka. Odklejesz to ci jedną z pasów. Patrzcie no. Poezja w ruchu. Jupiki, no. Wpadasz na Francesco? Pasu, ale w gierce oczywiście, no. To było Francesco potrzebne. Ty, jestem pierwszy, nice. No wiecie państwo, ty pierwszy, ten gówno. No wiecie państwo! Jupiki, jupiki! Tu jest ten skrót! Tylko Francesco przychodzi do bezdrut! Jak ty mnie dogoniłeś, jak ja skrótem jechałem? Tak! Ach, energia roznosi Francesco! Pisz! Nice. Śmieję się na przypadki! Francesco musi już jechać. Ty, jest oro, jest oro. W końcu jest essa robiona. Bardzo uprzejmie, drogi kolego. Co jest nieuprzejmie, idioty, jesteś autobusem w świecie aut. O, no, no. Jedź, błagam. Proszę, jedź. Nie, proszę, proszę, bo ty jesteś przed metą, błagam. Daj mi jechać! Czy to prawda, że Francesco nie wyhamował i obił twojej starej podwozie? Sus. No, ładowana była w klakson. Dzięki, dzięki. Ja pierdzielę. Nie moje. Streams out, gra dla dzieci. Ty takie głupoty gadasz widzów. Mów ładnie, ok? Energia roznosi. Za każde auto, zagra? Które wyeliminujesz, otrzymasz nie. Dodatkowy czas. Wytwórnia wrogów uruchomiona. Triple Quadro! Celek zniszczony.
Co wy wyprawiacie? Jo pierdziele, ty samolot! Skąd jest samolot w autach? Co tu się odpierza? Co się w dupę dzieje? Zjeżdżaj na często z drogi! O, to! To! Wow, co tu cię wyprawia? Skąd się samoloty biorą? Zdobyto turbo lewarek. A teraz skaczcie z radości, że dzielicie tort z Francesco! Celek zniszczony. Kwadra? Pęty to nie da rady raczej. Czekaj! Nie! Zaliczy? Ty, pętę straciłem. Pęta była do zrobienia, giga. Giga F było. Dobry spocik był. Wypierw. Nie możliwość. Patrz. Jest. Zadziwiające? No pa! Co jest? A gdzie te auta, bo nikogo nie ma? To było Francesco pod szef! Celek zniszczony. Gdzie ciężaróweczka? Ty, ładnie napieprzamy. Jest progres na tym trybie. Zdobyto wyrzutnie rakiet. To ci się spodoba, bo jest odwrócenie. Co wy sobie wyobrażacie? Czym mnie uderzył? Pan z pasa startowego! Co wy wyprawiacie? Nie tęskniliście przesadnie, ale drogi. Nie było tam drogi przecież. Znaczy była. No nie. Raz na wozie, raz pod wozem, co nie? Nice. Uderz go. A macie włosy zastępcze. Zdobyto wyrzutnie rakiety. Celek zniszczony. Dzięki giga. A to pierwszak, dziękuję bardzo. 28 miesięcy, witam. Dobra, ale chyba na S się to zrobiłem, nie? Penta była kiedy? Chyba na czat zerknąłem. A ładnie. No to co, teraz Hexakill. Zdobyto wyrzutnie rakiet. Ty, kiedyś w LoL był Hexakill dostępny, pamiętam. Różne postacie, różne staty, niektóre są szybkie, niektóre mają więcej DMG. Dobra, ale jednak Włoch jest okej. Okay. Zmieniłem o nim zdanie. Kocham Italię. Zmieniłem zdanie na temat Italii. Ojciec chrzestny. Don Corleone. Za każde auto, które wyeliminujesz, otrzymasz dodatkowy czas. Znowu ten sam. Wytwórnia wrogów uruchomiona. O, to będzie trudniejsze. Tam lepsza mapa była do tego, łatwiejsza. Zdobyto karabiny maszynowe. A nie, to są ciągle karabiny. To fajna mapa, bo te karabiny są giga OP. Głosy zastępcze! Zdobyto karabiny maszynowe. No gdzie ten duży? Ja! Dziękuję bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić! Gigak podkreślenie UW dał na Golibordę 5 zł. Sorry, ktoś cię topi? Nie daj się. Wstrzymaj oddech. Dzięki bardzo. Penta? Czemu nie? Czemu nie naliczyło kombo? Ale gówno. Ale gówno w duchu.
nie zalicza kombat. Zdobył to karabiny maszynowe. Patrzcie no, poezja brów. Przesuńcie się i podziwiajcie. Ja pierdolę, jak wyprzedziłem to. Śmielasz się wpadać na Francesco? Francesco powraca na to. Co się o to wygierdzi? To karabiny maszynowe. Zdobyto karabiny maszynowe. Niemożliwość! Czemu ja Esce nie dostaję zaniszczenia? Zadziwiające! No pa! Energia roznosi Francesco! Pokaż mi, na co cię stać! Celek zniszczony. Zdobyto karabiny maszynowe. No daj! Patrzcie no! Poezja brud! Nie, to jest bez sensu, że ja nie dostaję jeszcze zaniszczenia. Proszę, ja pierdzielę ty... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chcesz się nad tą znęca? Pamiętaj. Możesz o tym komuś powiedzieć. Czekaj, ja mam już złotą Essę, czy nie? Proszę, nie mi batrujcie. Francesco wie, że jest niesamowity. Pamiętaj, że jak ktoś się nad tą znęca, możesz komuś o tym powiedzieć. Ten ktoś pewnie nic z tym nie zrobi. Ale... wygadasz się chociaż. Jeszcze mówię w latach. Albo go pobić? Liga. To jest wyścig zwykły? To S to będzie. Bo ja już wiem, jak się ścigać. Trzeba robić tak. Dupa było. Patrzcie no. Poezja brud. Bo mi się z karty odpalił filmik w tle. Ale to nieważne jaki. Nieważne, nieważne. Lecimy. Gdzie tu się jedzie? Trasy nie ma. A, tu jest. A, tam był skrót. Patrzcie no! Poezja bru! Francesco musi już jechać! Aha, pomiędzy w dupę znakami. No nice. Niesamowicie. Jaki film mi się odpalił? Długi i ciężki tytuł. Uwaga, do przejścia. Zaawansowana broń w użycie. Nie. Ucieknę, mogę? Śmieję się na prywatni. Chyba ucieknę, nice. Uwaga, zaawansowana broń w użycie. Puść mnie, proszę, puść. Teraz się zatrzyma. Francesco powraca na tor! Ja pierdzielę, tak z przodu byłem i nagle jestem tu. Jest ktoś chory. Znowu mnie ktoś bije. Czyżbym strapał ci lakier? Ciężko wyczuć. Francesco powraca na tor! Tędy jadę skrótem. Francesco powraca na tor! Nie może być! Ty, o, dobra. Tak nie lada, jak... Puścił pika! O, pierwszy jest. Krytyczne obrażenia. Lubiłam obrażenia krytyczne. Jak ja mam omena. Zadziwiające? No pa! Jadę tędy. Po zielonej eś. Czemu jestem drugi? Francesco potrzebne.
Patrzcie no! Poezja w ruch! Uwaga! Zaawansowana broń. Nie, ale nie na mnie, proszę. Niemożliwość! Uwaga! Zaawansowana broń w użyciu. Proszę, przestań po prostu. Nie przyzwyczajaj się do wyprzedzania, Francesco! Dobra, jest Essa. Po prostu ja ci zamkuryj. Uwaga! Zaawansowana broń w użyciu. Że co? Nie! Mój piękny lakier! Tu jest koniec, tu jest koniec. Dobra, jest. Ważne, że ile procent Essy dzisiaj? Dzisiaj jest dobrze. 90. Bo 10% zawsze odkładam na zapas. Witaj w wyzwaniu polowanie. Pozwól się wrogów najszybciej jak się da. Nie ma problemu. A jak ich znaleźć? Chase. A, praktycznie podstawiasz się, Francesco, do strzału. To ci się spodoba, bo jest pod Francesco. Ja pierdziele, ty. Powinien być celownik w tej grze, no przysięgam. No wypieprzaj, proszę cię. Gdzie ty jesteś? Zniknął. Ty, on był obok mnie. No gdzie wy w dupie jesteście? No, jednego zniszczyłem. 5, 4, 3, 2, 1. Czas. Aha, to było Francesco potrzebne. Nie, ja to przegram to chyba. Za mocni są w tej mapce. Zbliżają się przeciwnicy. Gdzie są? Nice. Francesco musi już jechać. Dzięki Kacem i Osuko za Sylba. Witam. Witam. Tamasz, to za bycie brzydkim posłem. Ty śmieciu. A, praktycznie podstawiasz się, Francesco, do strzału. Prościzna. Starość, nie radość. A to jest radość. Zostało 10 sekund. A, praktycznie podstawiasz się. Triple, ładny, 5, ładny triple. 4, 3, 2, 1. Kwadra. Czas minął. Ale tu po dłuższym czasie można zrobić kwadra. Dobra. Fala numer 3. Zbliżają się przeciwnicy. O, starość, nieradość, młodość, niewieczność. Dobra, co ty za powiedzenia piszesz, pieprzone? Następnym razem nie wykręcisz się tak łatwo. Jakieś smuty piszesz na czacie. Chłopie, opanuj się. Wypieprzone na to. Kupcie kebaba. Kupcie 2 litry coli. I chilluj bombę, chłopie, przed komputerem. A nie pieprzysz. Więcej nie zatrzesz. Filozofiku zapieprzony. No nie filozofuj, tylko kup se kebaba i opieprz go ze smakiem, no proste. Tak jest, widzowie, czy nie? Nie polecasz pracować w gastro? No napisz jakąś historię śmieszną. Ty, double kill. 5, 4, 3, 2, 1. Czas minął. 2 litry coli. 2 litry coli w 18 sekund. To jest essa konkretna. Kebaby są z dziobów kogutów. Zbliżają się przeciwnicy. Co ty pieprzysz? Nieważne.
wszystko mi się kojarzy tylko z tym, żeby ci matkę zwybywać po tym tekście. Dlatego tego nie zrobię. Ty, ale ja ogólnie rzadko jem kebaby. Ty, ale tak raz na kilka miesięcy, a 3 miesiące na przykład, albo 2. Ale dobre są. Tego pieprzyć dużego mega rolo, wiadomo. To jest fajne uczucie. Tylko tak podróżały te kebaby przez tą inflację, że to jest porypane. Kiedyś, wiesz, 15 zł miałeś mega rolot i tak tyle jedzenia, że potem srałeś 3 dni. A teraz masz za 3 dychy mega rolo. Czyli tam no prawie 3 dychy wszędzie, nie? Nie wiem jak jest u was. Tam zależy gdzie mieszkacie. Wrogie cele rozpoznane. Al Scarpetta i Fred Carter. Twisted Metal, czy pamiętam? Nie, nie wiem. Nie jestem pewny. Nie, chyba nie. Czyżbym strafał silakier? Ciężko być. Obrażenie. 16 zł za mały. Małego to sobie możesz kupić? Rozpakować ze sreberka? Postawić na sztorc i usiąść na nim. Jakiś porypany. Mega rolo tylko. Pięć złotych. I mamy proste pytanie. Ile razy w tygodniu lubisz być masturbowany przez 3 mężczyzn? Przez 3? To 2 razy. Żeby jeden miał niedosyt. U ciebie XL 17 zł. Ja pytam o mega rolo, nie jakiś XL. Wiesz co to jest mega rolo? A, bo ja żyję. No ty głupia szmato. Tęskniliście przesadnie, ale oczywiście tęskniliście. Mega rolo to ci stary robił na kolbie. Co ty pieprzysz? Ja pierdzielę. Ej, ale mega rolo to chyba w całej Polsce się nazywa kebab, nie? Bo nie wiem, czy to jest. Mega rolo z Zahira 32 zł. Ale Zahir, ja nie... Powiem ci tak, dla mnie się zeszmacił, nie obrażając, co już zrobiłem. Ale kiedyś Zahir lepszy był. A teraz Zahir, to ci dają taki... Zostało 10 sekund. Także tak. Masz takiego mega rolo, tego placka, to oni go tak zawijają, żeby do środka, żeby jak najmniej mięsa weszło. Rozumiesz? Sadzie. Koszalinie mega rolo 28 zł. No to podobnie wszędzie chyba. W Warszawie dobrą kebaba Black Blue, no można spróbować raz. Ale Chinola najpierw trzeba. Każdy kebab się zeszmacił? Chyba ta, no. Inflacja jednak, albo zmniejszali te kebaby, albo zwiększali ceny, Poddaj albo to i to. Teraz, a może cię nie zniszczę. Pobuła. Lepiej to przemyśl. Osłona, aktywna. Aby przetrwać atak profesora Z, nie pozwól, aby twojej tarczy wyczerpała się energia. Dobra. A jak mam energię zbierać? A to jest energia. Zdobyto energię osłon. Poczuj na własnej skórze, jak działa to ustrojstwo. Tak, nie może być. Zdobyto energię osłon. Cześć, ja go zniszczę i cię po prostu jechać. Czemu nie można dołączyć do profesor? Do profesora Z, czemu nie mogę dołączyć? Zdobyto energię osłon. Nie wiem. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Gigak podkreślenie UW dał na Goliborde 5 zł.
Pozdrawiam chłopaków z Gruzji z Alibaby. Najlepsze kepsy na mieście. Było stranie bleble. Nie wiem, czy jadłem. Chyba nie. Ale nie wiem, czy to w Łodzi są takie, bo ja z Łodzi. Zdobyto energię osłon. Ja wiele nie zdobyłem tego, co trzeba było. Zdobyto ja energię osłon. Chcesz zrobić temu chłopu? A, on dropi itemy. Zdobyto energię osłon. Przestań się śmiać, idiota. Do widzenia! Zdobyto wyrzutnie rakiet. Dobry prezent, podoba ci się? Patrzcie no, poezja w ruch! Szpanujesz świetną jazdę. Jak to się zdobywa? Zdobyto energię osłon. Czaj, zaraz go zniszczy. Zdobyto energię osłon. Uwaga! Energia osłony na wyczerpanie. Pod tym się schowam. Widzicie? Nic mi nie będzie chyba. Chłopcze, wracaj tu! Co? Głupcze, wracaj tu i koniec. Czy chłopcze? Chwila. Ziomek zamówił pizzę średnią i burgera i mówi, że będą dzieciaki później. Zjadł pizzę i się zżygał i się rozbierał, bo myślał, że jest u siebie w domu. Co? Ja pierdzielę, dziękuję w ogóle. Za 100 zł gruby tetra. Ja pierdzielę, dziękuję. Ty porypało cię? Ale co to za historia? Ziomek zamówił pizzę średnią i burgera i mówi, że będą dzieciaki później. Zjadł pizzę i się zżygał. I się potem rozbierał, bo myślał, że jest się w domu. Co to znaczy? Co ty piszesz, Sikio? Dobra, Sikio, teraz mnie zdenerwowałeś. Co to w dupę jest? Co ja ci zrobiłem? A, dobra, ja pierdzielę, bo... Dałem ci tej małta, git. Dziękuję ci bardzo, gruby tetra, za donejcika, ale musisz bardziej na czacie wyjaśnić. A, praca w gaz. A, ty miałeś tą historię. Ale czekaj. Typ się zżygał w lokalu, a potem się zaczął rozbierać? Czy o co chodzi? W lokalu się zaczął rozbierać, bo myślał, że jest w domu? Co on brał? Co on musiał wziąć? Skoro? Typ był tak pijany. Ja pierdziel. Miał esse. No, nareszcie jesteście. Nie moja wina. Znowu mu uszczelka w głowie pękła. Sorry, chłopaki, trochę mi się pomieszało. Tak. Powiedz o tym swojemu psychiatrze. Mamy wyścig do spartolenia. Na esie był 500%. Ty, ale w tej grze, tak ogólnie wam powiem, fabuły nie ma. Zobaczcie się. Za każde auto, które wyeliminujesz, otrzymasz dodatkowy czas. Wiedzieliście. Wytwórnia wrogów uruchomiona. Tak ładnie przejechałem się i tak rozbiłem. Ach, energia roznosi Francesco.
grę. Dupę skałę. Ty, chyba poziom popsuty. To było Francesco. Dobra, jest. Za każde auto, które wyeliminujesz, otrzymasz dodatkowy czas. Auta są 10 na 10, ale nie mają fabuły. 8 na 10. Albo to za dużo. A, bo tu jest 8 sekund. Ej, tu jest 8 zdobyto sekund. Laser satelitarny szczony. Zdobyto laser satelitarny. Ale essa ta mapa, ty na takiej essie trzeba to zrobić. Zdobyto laser satelitarny. Nie, to jest bardzo ciężka mapa, musimy ją zrobić. Francesco musi już jechać. O której zmiana gry? W której to ci matka pampersa zmieni śmieciu. Na nic zazdrość. Sorry. Francesco po prostu poniosło mnie. O co ci chodzi? Ja pierdzielę, nie no, sorry. Poniosło mnie po tej rozmowie o kebabach. Zobaczysz? Wytwórnia wrogów uruchomiona. A nie trafiłem. Ja pierdzielę. Ja niczym nie trafiam w tej grze. Trafiłem? Cele zniszczone. Zadziwiające? No ha. Ja nie trafiłem! Zdobyto laser satelitarny. Nie, żartowałem, widzę. O której zmiana gry? Ale na co ty chcesz zmienić, jak jest fajne? Zdobyto laser satelitarny. Nie przepuk. Niesamowite! Która jest godzina? Do pierwszej, poczekaj, muszę trochę... Ten. Ciszej, bo zaradymi będą. A, praktycznie podstawiasz się, Francesco, do strzału! Kurde, kliknąłem dalej. A ja zdobyłem brąz? Pieprzyć tą mapę w takim razie. Chyba miałem brąz. Osłona aktywna. Aby przetrwać atak profesora Z, nie pozwól, aby twojej tarczy wyczerpała się energia. Nie, to chyba teraz oficjalna walka z głosem. Zdobyto energię osłon. Macie. Super dobrze sobie radzisz, przestań! Ale dostał bombę. Maksymalna siła osłony. O, no jest. Zdobyto energię osłon. Co ja mam? A rakiety. Super dobrze sobie radzisz, przestań! Zgłosić się do stanowiska. Jestem. Nic, tylko szpanujesz świetną jazdą. O, Francesco powraca na tor! Jak? Nowy prezent, podoba ci się? Zdołam głowę mu rozpieprzyć? Zdobyto energię osłon. Tak. Zdobyto wyrzutnie rakiet. Ja przyszła te rakiety to najgorsze. Poczuj na własnej skórze! O, tak. Zdobyto wyrzutnie rakiet. A macie. Co ty dobrze sobie radzisz? Przestań! To jestem OP. Zdobyto energię osłon. No. Zadziwiające! No! Trafię? Koniecznie chcesz działać mi na nerwy? Znaj, nie może być. Zadziwiające! Ja pierdzia ładnie uniknął. Co przegram teraz? Energia roznosi! Uwaga! Energia osłony na wyczerpaniu. Nie mam jak! Nie mam jak! O, proszę, nie wiwatuj! Francesco wie, że jest Eurotrack, myślałem, ja grałem parę razy.
Fajna gra, ale na razie nie wiem. Może jakiś powrót lekki za jakiś czas. Zobaczymy. No na kierownicy było, tak? Ty! Ile procent tej gry już mamy w ogóle? Nie znam tej gry Balgi, wiesz? 20 PSC, powrót. Ja znalazłem trik, jak szybko klikać, żeby zdobyć esset poczwórną. Pa. Oczywiście, że moc należy do Francesco. Nic ci będzie. Mógłbym do tego przywyknąć. Zdobyto karabin maszynowy. Report. Ale to nie jest cheat. Po prostu umiem. A macie bossy zastępcze. Bellissima. Ty, tam się dało chyba spieprzyć się skrótem, skokiem. Kok na kok chyba, taki szybki był wyszedł. Ty, ale to chyba mała mapa jest, bo to chyba końcówka, tak czuję. A ja chyba ją grałem, tylko... Przegrasz, to ci przyrzekam! Bo jestem drugi. Chyba... Chłop się przeteleportował przede mnie, ty. Po prostu. Twórcy gry nie wiedzieli, jak utrudnić. Uznaliście, będą teleportować. Dobra, naraz ma to. Ja pierdzie, nie mogę. To było Francesco potrzebne. Rogamer. Chłopie, staram się. Ta gra jest dość trudna, naprawdę. Ona raczej dla dzieci nie była przeznaczona. Poezja wróg. Zadziwiające? No ba. Patrzcie na poezja wróg. Czemu jestem drugi w tym miejscu? No? Jakiś bóg. Na nic zazdrość. Francesco po prostu jest tak fantastyczny. A tam trzeba na dwóch kołach, tak to nie zalicza. Co za sraka na klacie, ty. Trzeba tu samemu odkryć taki trik. No, teraz zaliczyło. Oczywiście, że moc należy do Francesco. Nic dziwnego. No hez. Ja pierdzielę. Francesco Gigaczata, czemu tak pieprzy? Ty zigzag nic nie mówi. Ty, a to ten sam aktor Francesco? Chyba jedyny, nie? Poezja bru. Francesco musi już jechać. Dobra, jest. A to włosy te były. Sraka na klacie PPG. O, no! No! ETS-2? No, fajny kiedyś był. Dzięki, totalny szef. Osłona aktywna. Aby przetrwać atak profesora Z, nie pozwól, aby twojej tarczy wyczerpała się energia. Maksymalna siła osłony. Dzięki, totalny szef, za 21 miesięcy. Giga czat. Koniecznie chcesz działać mi na nerwy? Aha, to było Francesco potrzebne. Dobry prezent, podoba ci się? Proszę, pomoże mnie nie. Czemu go nie trafiłem?
poczuj na własnej skórze, jak działa to ustrojstwo. W sumie pierwszy chyba. Zdobyto energię osłon. Ale nie głupotą! Macie ten prezencik? Czekaj, bo tu jest zakręt, to mi gówno wyjdzie. Poezja! Podoba ci się. Tylko na prostej drodze się da tymi rakietami. Zadziwiające? No pa! Ja pierdzielę, no i strzelam na skrętach i lojki. Zdobyto energię osłon. No za wysoko, chłopie, no nie wyrobię. Zdobyto laser satelitarny. Trafisz go też ma. Koniecznie chcesz działać na nerwy. Nie, nie może być. Przecież ja tego nie zdobędę. Zadziwiające? No pa. Zdobyto energię osłon. Strzelaj! Dobry prezent, podoba ci się? No ja pierdziel. Jak działa to ustrojstwo? To ci się spodoba. Zdobyto wyrzutnie rakiet. Pieprzę te wyrzutnie, no. W siebie strzeliłem. Jak to szmaciarstwo. Nic tylko, szpanuję z gwiazdą jazdą. Patrzę na ciebie i śmiać. Jestem Francesco, nie mam. Jakie mam go uderzyć? Zdobyto energię osłon. Bezpośrednie trafienie. Co? Przecież ja go nie mogę nawet dogonić. Drobny prezent, podoba ci się? Jak śmiesz? Zdobyto energię osłon. Z liścia go. Poczuj na własnej skórze. No najprościej by było wysiąść i go zapieprzyć. Na macie. Na nic zazdrość. Francesco po prostu jest tak fantastyczny. Macie tu prezent. Francesco musi już jechać. Uwaga! Energia osłony na wyczerpanie. No wiem, widzę. Zdobyto energię osłony. Co ci zrobię? To ci się spodoba, bo jest od Francesco. Nie, no traf go, ty śmieci. Przestań! Zdobyto turbo lewarek. Uwaga! Energia osłony na wyczerpaniu. Widzę. Nic tylko szpanujesz piękną jazdą. Dobra, jezioro lekkie. Oszustwo! Jak śmiesz! Bardzo dobra giera ogrywana. Powiem tak, jedynka lepsza. Ale zagrać można w to też. Zdobyto energię osłon. Uwaga! Energia osłony na wyczerpaniu. Ty, no przecież zaraz przegram. Zadziwiające! Koniecznie chcesz działać na nerwy? No zobacz, nie dają mi staku. Zdobyto wyrzutnie rakiet. O, no! No! Co? Oszustwo! Jak śmiesz! No dajcie mi staki, no! Zdobyto energię osłon. Uwaga! Energia osłony na wyczerpanie. Nie może być. Jak ty to robisz? Ja pierdzielę, to dedzik. Uwaga! Energia osłony na wyczerpanie. To karabiny maszynowe. Haha! To było Francesco potrzebne! Patrzcie, poezja w ruch!
Nie da się tych trafić! I zapieprzę na prawo. Proszę, nie wiwatujcie! Nie, Francesco, nie przejdę tego widzowie, zobaczcie. Nie wiwatuj! Tuż przed końcem się... Co? Twin Silver? Silver wystarczy. Jezu, Egid, jak mnie przestraszyłaś. Egidka. Witaj w wyzwaniu. Polowanie. Załatw Egidkę, muszę polować. Muszę polować Egidka, a ty mi wchodzisz do pokoju, jak nienormalne. Egida na plecy. No ta, zara. Tu będzie. Nice. Czekaj, trafi ich. Oni sobie piknik robią. Co ja tu się zrobię? Czy ty właśnie uderzyłeś, Francesco? Ty nie zaliczyło mi tego w dupę. Gdzie to kszczochu jesteś? Ty śmieciu. Zostało 10 sekund. Czyżbym zdrapał ci lakier? Ciężko wyczuć. 5, 4, 3, 2, 1. Francesco nie ma wyboru. Na koniec, czas na parcie. Karabiny są najlepsze w tej grze, no. Zbliżają się przeciwnicy. Prości! To jest takie gówno. Nie wiem, po co tu jestem. Się trafisz się, no. Pora na ciebie! Trafiłem tym gównem. Ale co? Nie! Mój piękny lakier! Nie to, proszę. Brawo. Tu ktoś jest. Wsiądź w dupę. Zostało 10 sekund. To pomoże mnie nie wyprzedzać. 5, 4, 3, 2, 1. Czas minął. Co się stało? No nie, ja wiem, jak dla kuzynki widz chciał pozdrowienia, to ja wiem dla jakiej. Tej co owca ją pozdrawiał. A, zamknisz ryj? Ale trafiony! Ty, dobra, test. Zróbmy szybki test. Ty, to drzewo istnieje. Co to w dupę jest? Co ja zagrałem? Zostało 10 sekund. Oj, czyżbym zdrapał ci lakier? Ciężko wyczuć. 3. 2, 1. Czas minął. Chciał pozdrowienia dla kuzynki fanatyczki słońca? Co? Co to znaczy? Zbliżają się przeciwnicy. To ci się spodoba, bo jest odwrotne obrażenia. Francesco powraca na to! Jar Egon, czemu jest opóźnienie? Wiesz co? Czasem tak bywa zawsze. Znaczy czasem. Czasem i zawsze jednocześnie. Może powiem tak. Bywa tak, że jak ktoś daje resuba, to po prostu się buguje i się wyświetla po paru minutach albo czasem paru godzinach nawet. Posmakuj, nie zaryzuj mi lakieru!
kiedy na ciebie wpadam. Ta, a patrz tam. Ej, zjeżdżaj, Francesco, z drogi. I on żyje? Dość już. No zatrzymaj szmatę, bo ci chcę uderzyć. No. Jak ja cię mógł głowę rozbić? 4, 3, 2, 1. Ej właśnie, widzowie, teraz mi się przypomniało. Kiedy gramy Punch Club na hardzie? Co jak przegrasz, to ci deweloper nogę łamie, IRL. Jutro to jest przegląd TikToka, prawda? Małpki w nocy. Al Skarpetta i Fred Carlton. Ty, ale zrobiłbym tego Punch Cluba. Naprawdę. Cześć, co się dzieje teraz? A nic, po prostu jest ostatnia fala. Ale ja mam złote już, tak? To można to pierwszyć. No, ale dobra. Krytyczne obrażenia. Śmiech. Krytyczne obrażenia. Tęskniliście przesadnie, ale oczywiście tęskniliście. Poczekaj, tamtego upolujemy. Nice. Upolowany. Podtrzymaj odtak. To gdzie ty jesteś? Zabawy! Czyżbym zdrapał ci lakier? Ciężko wyczuć. Jak znowu Punch Club przecież już był? Ale na hardzie. Na trybie hard. Nie był. Ej, Punch Club tak oddawał. Ja pierdzielę. Na jednym streamie go zrobiliśmy. Sadzie. To na hardzie to trzeba 5 streamów przeznaczyć. Pięknie. Czy ty właśnie uderzyłeś, Francesco? Dobra, double. RLC lepiej. RLC. Nie pochodzisz się dwa razy z tej samej rzeki. Zaraz to cię wpieprzę do rzeki ja, jakbym się wpisał. Zostało 10 sekund. Punch Club tak oddaje, a ty mi piszesz znowu jakieś filozoficzne teksty. 4, 3, 2, 1. Czas minął. A, DLC Cuphead, racja. A oddaję? Widzieliście to czy nie? God climb. Dobra. Czas zobaczyć, gdzie jesteśmy w progresie. I zmienić postać. Oddaję. A na ile mniej więcej jest? Łatwiejsze. Doskonały wybór. Nie umrze. A dobra. Witaj w Akademii Szkoleniowej. Co? To mamy. Jedna mapa została, tak? No dobra. Nacisz swe oczy piękne. Nadal myślę, dobra, gramy nią. Musimy pokazywać wszystkiego tym, bo fajna. A może to podwójni agenci? Jeden stream na DLC? To fajne. Tym zapieprzył. No, nareszcie The Walking jesteście. Dead. Nie moja to było. Wina. A, ja tego nie wygrałem. Racja. To jest to z tymi ultami. Niezła rura, no. Zobaczymy, czy odda. Za każde auto, które wyeliminujesz, otrzymasz dodatkowy czas. Wytwórnia wrogów uruchomiona. Ja. Zdobyto laser satelitarny. Z tym laserem się trafić nie da, no. Spieprzyć. Doskonale. Pod balonisz coś dzisiaj? Wiesz co? Chyba jutro po TikTokach. Wytwórnia wrogów uruchomiona. Podbalonisz coś. Ja coś trafiam, czy gówno trafiam? Ale ta mapa jest porypana. W co ja strzelam?
Za każde auto, które wyeliminujesz, czekaj, otrzymasz dodatkowy czas. Joki ty bożik, którego powiedziałem na głos. Ja co? Rozpiję przy coś. Ty mi się nie da trafić. No co, Gierczak, popsułeś. Za każde auto, które wyeliminujesz, otrzymasz dodatkowy czas. Wytwórnia wrogów uruchomiona. Nie trafiłem nikogo? W co ja strzelam? Jopi. Cześć, to się może myszką celuje z tej lasera, czy nie? Teraz się zabawisz. Za każde auto, jak które wyeliminujesz, otrzymasz dodatkowy czas. Wytwórnia wrogów uruchomiona. Cele zniszczone. Banana. Nie zaliczyło? O, ale jeden. Zdobyto laser satelitarny. Zaraz coś rozpieprzę, naprawdę zaraz coś rozpieprzę. Najtrudniejsza mapa w grze, coś czuję. Za każde auto, które wyeliminujesz, kiedyś z tym z random brusem, a nie wiem. Wytwórnia wrogów, nie ma planek. Ale może. Czy ja coś uderzyłem? Ładnie. Zdobyto laser satelitarny. Nice. Cele zniszczone. Nie wziąłem. Zdobyto laser satelitarny. Zdobyto laser satelitarny. O tak. Co ja tym napieprzam? Co ja tym... Zdobyto laser satelitarny. Nie zdobyłem nic. Nawet brązy nie zdobyłem. Dobrze ci idzie. Kupię tak kanapa jest porytany. Teraz się zabawisz. Pieniążki, skończyłeś, to wróciłeś. Jak mój stary, gdy wygrałem hajs w drabce. A wygrałeś jakiś. Startuję, przecież wiem, że wygrałeś. Wysyłaj to. Nie interesuje mnie, że to tylko 10 zł. Ja to lepiej rozdysponuję niż ty. Czy mogę tym trafić, coś? Zdobyto laser satelitarny. Siuwo, spieprzę. Ty, 50 na gold? No, to nie będzie golda. Ja bijam brąz i walę lota. Za każde auto, które wyeliminujesz, otrzymasz dodatkowy czas. Wytwórnia wrogów uruchomiona. Cele zniszczone. O tak, tripu. Zdobyto laser satelitarny. Zdobyto laser satelitarny. Cele zniszczone. O kurde, teraz rozumiałem. Ja to mogę detonować. I wtedy jest... I nie muszę trafić tym słupkiem. Ja pierdzielę, jakie to jest proste. Zdobyto laser satelitarny. O mój Boże. Zdobyto laser satelitarny. Zobacz, co ja robię. Zdobyto laser satelitarny. Super. Ojej, spróbujmy jeszcze raz. Cele zniszczone.
Kurde, unik zrobił. Zdobyto lasek, cele zniszczone. Zdobyto laser, satelita zniszczony. Jo! Nie ma pęty. Pęta, to była pęta. To je, przecież że nie. Zdobyto laser, satelita. Znowu przeżył. Cele zniszczone. Jakie to jest proste ta mapa, tu się przegrać nie da. Ojej, spróbujmy jeszcze raz. Cele zniszczone. Dobra, jest gol. Cele zniszczone. Nie, ten laser jest tak broke. Ja się dowiedziałem, jak go używać. Ciekawe, że jak zdasz mechanikę, to jest łatwiej. Cele zniszczone. PvP, ta no, rozpierwszyłem takich 10-latków, co wiesz, auta dopiero pierwszy raz oglądały, frajerki. Ładnie. Od razu mi lepiej. Dobra, czekaj, a nie, dalej kliknę. Chyba nie powinno być tego co. Chyba powinna być najnowsza mapa, tak? Bo jak będzie ta co już była, to lotę waliłem. A, było to. Czyli to daje po prostu następny wyścig, a ten już zrobiliśmy. Po prostu wróciłem się do tego, czego nie zaliczyłem. Doskonały wybór. Cześć, to co to jest? Witaj w Akademii Szkoleniowej. Ja nadal myślę, że nie powinniśmy pokazywać wszystkiego tym autom, a może to podwójni agenci. Dobra, zamki Epic graj. Osłona aktywna. Aby przetrwać atak profesora Z, nie pozwól, aby twojej tarczy wyczerpała się. Czemu ja ciągle te same mapy mam? Czy może się okaże, że ja ciągle tą samą mapę grałem, bo tamtej nie zaliczyłem i mnie nie przerzucało. Dobra, no to poziom... Kurde, yerba jak zawsze, klasyka. Yerba rozsypana, dobra. Dywan wejdzie i stanie się dywanem. To jest git. Wydaje mi się, że mój dywan składa się w 40% już z yerby. Tyle jej nasypałem na niego. To też było. Osłona aktywna. Aby przetrwać atak profesora Z, nie pozwól, aby twojej tarczy wyczerpała się energia. Było, ale na innej mapie, więc nie. Zdobyto energię osłon. Nie może być. Jak ty to robisz? Niezła zabawa. Poczuj na własnej skórze, jak działa to ustroj. Czemu? Zdobyto energię osłon. Czemu go nie trafiam? Zdobyto wyrzutnie rakiet. Czemu cię szmato nie trafiam? No co? Zdobyto wyrzutnie na trafienie. Podoba ci się ta zabawa. Zdobyto wyrzutnie rakiet. Francesco by trafił. Nic tylko szpanujesz, jedną jazdę. Zdobyto energię osłon. O, działka w końcu, dobra, pato. Ja pierdzie, oszaleję. Rozpieprzę coś. Czego ty się w dupę śmiejesz? Zaraz przegramy. Podoba ci się? Niezła zabawa. Zdobyto energię osłon. Koniec
faktycznie chcesz działać mi na nerwy? Poczuj na własnej skórze! Nie zdobyłem największego. Stwojstwo. Niby panuje nad sytuacją, ale... Na macie. Zdobyto energię osłon. Teraz go trafię. Oszustwo! Jak śmiesz! Macie tu prezent? No. Doskonale! No. Zdobyto energię osłon. No. Jezoro. Zdobyto energię osłon. No. Zdobyto energię osłon. Ty, ale ta mapa też była. Poczuj na własnej skórze! A nie, chyba, że to jest... Nie no, była też. O co tu w dupę chodzi? W tej grze są cztery mapy. A poza mapami w tej grze nic nie ma. O co chodzi? Niezła zabawa! Macie tu prezent. Pysznie! Niby panuje nad sytuacją, ale nie do końca. Dobrze sobie radzisz, przestań! Co, oro? Na S się jadę. Koniecznie chcesz działać mi na nerwy. Ale go rozbiję. Zdobyto energię osłon. Co? Dobry prezent. Podoba ci się? Nie, nie. Aluj, salto do wody. Pieprzę cię. Po to demo. Chłopie, ja przede wszystkim czwarty gry już. Macie tu prezenci? Po co do nich strzelam? Powiedziałbym, że strzelam, bo to są pol... Ale nie mogę. Bo dostanę pozew. Zdobyto energię osłon. Dziękuję bardzo. Sushi? To już organizacja infrastruktura, która jest zbiorem wszystkich elementów służących do zbierania, transportu, unieszkodliwiania oraz odprowadzania ścieków. O, szynszylek, pamiętam, czy już kiedyś dawałeś ciekawostki. Powrót z ciekawostkami, miło. Zdobyta uwaga, energia osłony na wyczerpaniu. Równo na wyczerpaniu, zamknąłem. Uwaga, zdobyto las energii osłony na wyczerpaniu. Dobra, i tak dalej. Jeden zero dla agentki Lifting. Chłopcze, wracaj tu! Widzę, że znowu grasz na bodzie tak jak Clash Royale. Czekaj, co dostałem, bo nie widziałem? Silvera? Czy powrót Clash Royale będzie? Można, no. To jest nowa mapa w końcu. Ty, chyba nowa. Nie, czekaj, to jest z autobusami. O co chodzi? No niby była ta mapa. 5 zł. W Nowej Zelandii od 2006 roku język migowy należy do języków urzędowych zaraz obok angielskiego i maoryjskiego. Dziękuję bardzo, ciekawe. Naprawdę? Przecież do urzędu muszą umieć migowy? Patrz, nie było, widzisz? Ta mapa była, ale jej nie było, bo są same takie same mapy, to jest porypane. Się okaże. Czy ja cały czas nie grałem fabułę, tylko dodatek? Ja pierdziłem, rozpieprzył tą grę.
Świetny pomysł. Nie, no to jest niby fabuła, no ale fabuły nie ma innej niż ta. Ciekawe, czy tu jest echo! Echo! Kto przejechał po tym bezpieczniku? Pamiętaj, nie... To jest... To jest ten Anglik, nie? Zagrajmy nim. Niestety wszystkie są tajne. To jest mobilna gra? To nie jest demo, w dupę, ta gra jest tak niedorobiona, bo dzieci doją z kasy gorzej niż Team X i ekipa razem wzięte. Z tego Pixara pieprzonego, no. Co ja ci zrobię? Nie, no dzisiaj nie. A czy nie wiem, no, pierwsza, ale raczej ta gra do końca. Bordę 5 zł. Kto chce slasha dzisiaj ble 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 ble. Wypieprzaj ten ogórek. Imponujące, ale i tak nie wygrasz. Powiem ci tak. Ta sama mapa znowu, nie wiem czemu. Uwaga, ale inne mowy. To czemu się z kolegami ścigam? Czaj, czy on mnie uderzy, chce? Boże, tam był ten skrót. O mój bracia! Aż to jest moje dobre paliwa! Jak on mnie trafił tyłem, a ja go nie trafiłem w przód? Ci wiedziało dopo! Uwaga! Zaawansowana broń w użyciu. Nie na mnie, błagam. Ale lotem, bo jestem pierwszy. Zwycięstwo jest moim priorytetem. Tak! Uwaga! Zaawansowana, ale nie mnie. Nie użyciu. Ty szmo! Ja pierdzielę, no do wody mnie wrzuciła szmata. Na molnie jest. Uwaga! Zaawansowana broń w użyciu. Jak? To custom, to nie jest żaden custom. O czym ty piszesz? To jest fabuła główna. To jest gówniana. Bo i nie ma. Jak? Wypieprzaj, nie to klikam, pieprzę cię, naprawdę cię pieprzę. I na co ci to było, przyjacielu? No, kurde, to nie klikanie jest w tej grze. A to co? Koniec z tobą. Dobra, kupię się i wygram. Imponujące, ale i tak nie wygrasz. Wygram. Nie, będę tam dwa na rozpadłe. Rozpieprzę. Podczas oddychania żebra poruszają się rocznie aż 5 milionów razy. Dziękuję bardzo. Trzymaj się! Uważaj, bo spadnie. To git czy źle? Lepiej tu uważaj, trzymaj się! Uwaga! Zaawansowana broń. Nie życie. Na mnie, prawda? Że nie na mnie? Spróbuj nadążyć! Super
Tu jest koniec mapy zaraz. Dobra, drugie jest git. Przestajesz grać w symulator streamera? Już 4 reklamy miałem. Witam Werterek w ogóle, siema. Niewiarygodne! Reklamy, które mi się wyświetlają, mają lepszą fabułę. Jakże to miło, że wyzywasz Francesco na pojedynek w jego rodzinnym fabuła. Mieście. Teraz wszyscy znajomi Francesco zobaczą, jak się błaźnisz. Chyba, że łudzisz się, że można mnie pokonać. O, Francesco, jaki z ciebie kawalarz. Przecież nikt nie mógłby być tak naiwny. Po co pokazujecie tor, który jechałem już 5 razy, jakby był nowy? Ta gra ma coś ze łbem. Ja przyciąłem. Tadam! Teraz zobaczycie eksperta w akcji. Jest oro. Na pełnej esie jechałem. Ja co pomię... To jest tyłem, od tyłu puszczona ta sama mapa, co była 50 razy. Od tyłu. Twórcy gry, od tyłu puścili mapę i koniec. Ja pierdziel. Nie wyrobię. To jest takie... Może jak? Skręca się kuj, a nie głową. Nie wygram tego jednak. Nawet na trzecim nie będę. Spróbuj nadążyć. Na pełnej jeździe lecimy. Opatentowałem ten manewr dla Chrom. No to jedziemy! Ciężka może być tylko jeden. Mnie tu rozpieprza mnie ta gra. No dobrze, on też tu uderzył. Podoba mi się. Jak komuś się dzieje źle, nie tylko tobie, to się tym ciesz, pamiętaj. Ważna zasada życia. Byłem drugi. Przejdź, szmatu śmiejesz. Nauczyłem się na jednej z misji. Spokojnie, na Eście wlecimy i na drobie giga. To tylko klasyczny manewr wymijający. Nie ma to jak odrobina współzawodnictwa. To ci przyrzekam! Rozpieprzę, coś nie mogę! Na molni jesteście, prawda? Chyba poprzedni cię przeglądam. Z drogi! Jak jestem drugi? Widzę, że jestem pierwszy. Poezja wróży! Ez. Po co beczki wjeżdżam? Nie wiem. Tok jest krótki, gigantyczny. Bot leci lepiej niż ja. Nie wyrobię. Dwa razy już to graliśmy. Osłona aktywna. Aby przetrwać atak profesora nie. Z, nie pozwól, ta gra jest zrobiona do jednej trzeciej, potem jest ciągle to samo. O co chodzi? Tak ma być? Zdobyto energię osłony. Ja serio mam demo. Maksymalna siła osłony.
To jest chyba serio demo. Energię osłon. Budżetowa gra, która ma w nazwie Disney Pixar. Ja pierdzielę, jak opluli. To jest taka mela musiała pójść na widzę tej bajki. Oszustwo! Jak śmiesz! No wypieprzej z tym mamy. Nie może być! Zdobyto laser satelitarny. O nice, znowu. Przestań! Poczuj na własnej skórze! Zarmaczała to ustroj. Ten laser jest tak broken. Siema, Ponczej, witam. Macie tu prezencik? Co ty w duchu robisz, wiercze? Nie ma to jak podróbka w skórze. Koniecznie chcesz działać mi na nerwy? Dzień dobry. Podoba ci się ta zabawka? Ty, no ja zaraz przegram, co jest? Uwaga! Energia osłony na wyczerpanie. Oszustwo! Jak śmiesz? No co mam zrobić? Zdobyto energię osłon. Nie może być. Jak ty to robisz? Uwaga! Energia osłony na wyczerpanie. Dobra, powrót. Koniecznie chcesz działać mi na nerwy? Lot 95 startuje. Hej, oglądałeś tutaj? Nie może być. Czemu ciągle te lasery tu są? Dobry prezent, podoba ci się? Doskonały dzień, poczuj na własnej skórze! Ile jeszcze tej gierki? Ja nie wiem, mało. Zadwie, taka cudowna gra. Taka cudowna fabuła. Dobrze sobie radzisz, przestań! Macie koniec. Nic tylko, szpanujesz świetną jazdą. Podoba ci się ta zabawka? Zdobyto energię osłon. Nie zszupu laser. Zdobyto uwaga! Energia osłony na wyczerpaniu. Widzę, zamknięte. Dedzik chyba. Uwaga! Energia osłony na wyczerpaniu. Zdobyto laser satelitarny. Oszustwo! Jak śmiesz! Jeszcze chwila. Boże, jakie oro nagle, nie wiem co się odpierdzi. Zdobyto energię osłon. Uwaga, energia osłony na wyczerpaniu. Zapomniałem już jak bardzo... A gold! O, pierwszy raz. Tą grę kupiłem dla fabułki. Dzisiaj gierkę kupiono z linku i nawet kodzik mi jeszcze zadziałał. O, to gigaczat. A miałeś ten, jak masz tam tą wyprzedaż tych gierek 10% taniej. Jeszcze tydzień, to zerknij też. 10% to jest gigaczat. Nie wyrobię, czemu każda mapa jest taka sama w tej grze? Osłona aktywna. Aby przetrwać atak profesora Z, nie pozwól, aby twojej tarczy wyczerpała się energia. O co w duchu chodzi z tego? Nic tylko, szpanujesz świetną jazdą. Ile ten profesor Z będzie
mnie straszył i szantażował, że mnie zabije. Koniecznie chcesz jechać na nerwy? Nie chciało im się robić, ale aż tak! Zdobyto energię osłon. Jest trupy chore. Coś! Oszustwo! Jak śmiesz! Teraz ci się dostanie! Tak, nie może być! Zdobyto energię osłon. Wygląda na to, że mam przewagę! W sumie to niezła zabawa. W ogóle nie ma tego do nic. Zdobyto energię osłon. No więc taka krótka mapa. Nie ma to jak zdrowa dawka przyspieszenia. Teraz ci się dostanie. Zwycięstwo jest moim priorytetem. Tak! Kurde, no przegram. Już dead? Zdobyto energię osłon. Nie ma to jak zdrowa dawka przyspieszenia. A jeszcze życia. Ja pierdzielę, no minąłem dwa. Tego ruchu nauczyłem się na jednej z nic. Drogi! Ja pierdzielę, ominąłem największe. Co ja odpieprzam w tej grze? Teraz ci się dostanie. Spróbujmy jeszcze. Zdobyto energię osłon. A to tam trzeba było. Ja pierdzielę, co ja robię? Uwaga! Energia osłony na wyczerpaniu. Przestań! Zdobyto energię osłon. Nic tylko, szpanujesz. Ty, ale euro nagle, nie? Co? Tak! Uwaga! Energia osłony na wyczerpaniu. Proszę, dojedź. Zapomniałem już, jak bardzo lubię szkolenia. Dzięki, Skorpio. Witam. Dziękuję za rok. Dziękuję bardzo. Dobra, widzowie, wiem, że trochę później to mówię, ale jak ktoś zaspoileruje fabułę, to perm ban od razu leci. Wiem, że trochę późno, mi się przypomniało zaostrzec was o tym. Ale uważajcie. Tylko jeden spoiler pójdzie. Witaj w wyzwaniu polowanie. Pozwól się wrogów najszybciej. Ale nowa mapa, nowa mapa. Trzeba docenić. Gdzie oni są? Jak zwykle nie ma. Ja pierdzie. O, plus 10 za to? A nie, to za chyba zniszczenie tamtego. Po czasie mi wpadło. Ale oro. Zostało 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Czas minął. Muszę mieć 200 punktów? Zaruj. Spoiler, fabuła kończy się przed rozpoczęciem. Chyba prawda. Hey!
Niestety, ale to chyba prawda. Hexokill! 500 punktów dostałem. Co? Ja nawet tyle nie potrzebuję, o co chodzi? Co, ja mam teraz stać w miejscu? Ja w 800 punktów na 300, o co chodzi? Spoiler, dzisiaj nie srałeś? A o ile się założysz, że i tak się już nie wystraszy? Dawaj awk, dobra. Robimy kółko na dwóch kołach. Zbliżają się przeciwnicy. Czekaj, gdzie się kończy mapa? Bo... Jakże niefortunne. W tą stronę kółko. Kurde, nie upadło. Czekaj. O. Q&A, zapraszam, zapraszam. Klasyczny Q&A. Czy strałem? Może. Klasyczny Q&A, powrót do gadania o Mega Rolo. Ani słowa o tym w raporcie. Czy znam nazwisko Obamy? Tak, prezydent. Zostało 10 sekund. Jakże niefortunne. 5, 4. Witam, Moti. Siema. 1. Dawno cię nie widziałem, Giga. Ale jakie sztuczki, senpai? Czy Biden, czy Tusk? No to ich winę, że jest inflacja. Masz rację. I Putina. Czy jesteś zadowolony z zakupu tej wspaniałej gry, na której są 4 mapy w kółko przez 4 godziny? No muszę się zastanowić. Ale chyba tak średnio. Jest 10 na 10, ale gra ma 4 mapy, a Pixar wydymał dzieci na pieniądze rodziców. 12 na 10. Ty kombo 3? O co chodzi? Ty. Kolejny hexakill, 1000 punktów będziemy mieli. Co ma? Co się odpieprza w tych mapach? Zostało 10 sekund. Ona jest 10 na 10. 5, 4. Ona 3, jest 10 2, na 10, ale 1. Gra w auta 2. Czas minął. Dobra, oceniajcie, widzowie. Ja myślę, że no... Minus jeden. Wrogie cele rozpoznane. Alstar jedna druga. I Fred Karto. Jedna druga i luj. Dobra, zapraszam. Piszcie, ona jest 10 na 10 i coś i robimy. I widzowie mogą sobie też nawzajem odpowiadać na to. Bo wy też jakby oceniacie. Nie to, że tylko ja. Ale wszyscy. Zapraszam. Ona jest 10 na 10, ale ma większego tika od ciebie. 11 na 10, bo fajna wieczorowa walka na miecze. Ona jest 10 na 10, ale ma 14 lat. Jak jej stary będzie oddawał mi 500 plus, to 11 na 10. Ona jest 10 na 10, ale ma tyle samo zębów, co ta skala. O kurde. No to ciężko już. Ona jest 10 na 10, ale istnieje tylko w grze komputerowej. Krytyczne obrażenia. No to już widzowie, niech ktoś to oceniają. Ona jest 10 na 10, ale ma dwóch ojców, a twój nigdy nie wrócił z mlekiem. No to 20 na 10, bo w końcu mam ojca nowego, a nawet dwóch.
dostaje 10 na 10, ale dziś nie srała? Ja pierdzie. Zostało 10 sekund. 5. Jak to wpadła pod prasy? 3, 2, ona jest 10 na 10, ale nie lubi brodaczy. Skali się nie mieści ujemnej. Ona jest 10 na 10, ale przesoliła zupę. Połamane żebro na 10. Ja pierdzielę. Nie no, żartuję. Żartuję, aż omelałem klawiaturę. Ona jest 10 na 10, ale nie było jej 2 miesiące. O, ona jest 10 na 10, ale wygląda tak. Ile jest? Ile w takim razie? Osiemdziesiąt na trzy. Ona jest 10 na 10, ale jest twoją babcią. Ale to 10 na 10, nadal jest babcią, tak? 20 na 10. Słuchaj, za każde auto, które wyeliminujesz, otrzymasz dodatkowy czas. Ona jest 10 na 10, ale wali teścia. Zdobyto wyrzutnie rakiet. No to ciekawe. Wytwórnia wrogów uruchomiona. To oczywiście nic osobistego. Ale jak to są jakieś... Coś jest negatywnego, jak ona tego teścia bije, czy nic? Po prostu się to robi, bo ma taką zabawę wtedy. Opęta. Zdobyto wyrzutnie rakiet. Czemu nie ma działek? Co jest? A, oni mi to dają, żebym ich rozbijał chyba tym giga ulepszeniem. Ja pierdzielę, nie wyrobię. Ona jest 10 na 10, ale jej bratem jest Arquel. Wiesz, jakby on jest na bardzo wysokim stanowisku w pewnym stowarzyszeniu. Także 20 na 10. Zdobyto wyrzutnie rakiet. Ona jest 10 na 10, ile ma rozbieżnego zeza. Jak mawiają Amerykanie, zdobyto wyrzutnie rakiet. O, 25 na 10. Taka fajna, może się zgubić w jej oczach. Ja pierdolę. Co ja pierdolę. Ona jest 10 na 10, ale jest swoją matką. Co ty sobie pokrywasz? No jak jest twoją, no to... Widziałem, fajnie. 25 na 10. No jest co? Z dedykacją od Shona McMyszy. O, da się do tego. Czekaj, mam to złoto? Nie, jeszcze nie. Mam to złoto? Mam. Jak? Ona jest 10 na 10, ale ci się w ogóle nie podoba? No to jak jest 10 na 10? Nie możesz ich chyba wykluczać. Ona jest 10 na 10, ale jej matka nie ma dzieci.
schizofrenia na 10. Nie ma to jak zdrowa dawka. Ona jest 10 na 10, ale jest alternatywką. 10 na 10 tady. Jak jeszcze raz ty szmato w monoklu się zaśmiejesz. Osłona aktywna. Aby przetrwać atak profesora Z, nie pozwól, aby twojej tarczy wyczerpała się energia. Tego ruchu nauczyłem się na jednej z misji. Ona jest 10 na 10, ale to Noliv. Zdobyto energię osłon. To niech widzowie ocenią. Koniecznie chcesz działać mi na nerwy? Zdobyto energię osłon. Arkwell popsuł. Arkwell, co ja pierwszy? Marvel popsuł. Marvel popsuł wygląd Modoka w Ant-Manie nowym. Nie widziałem. Ratuj się kto może! Zdobyto energię osłon. A jak wygląda? Rewelacja! Ja zaraz przegram. Uwaga! Energia osłony na wyczerpanie. Oj, Dejik czuję. Jak ty to robisz? Nie ma to jak zdrowa dawka przyspieszenia. Tego ruchu nauczyłem się na jednej chwili. Co ty dobrze sobie radzisz? Przestań! Ale co popsuli mu do wola? Zdobyto energię osłon. Oszustwo! Jak śmiesz! Zdobyto energię osłon. Kurde, nie mam jak spojrzeć na czat przez tą gówno grę. Co ja zdobyłem? Ona jest 10 na 10, ale śpi pod monopolowym. Uwaga. Energia osłony na wyczerpanie. A śmierdzi żulem czy nie w takim przypadku? Jakże niefortunnie. Jebszona gra. Ona jest 10 na 10, ale jest laską random Bruce'a. Ja. Zdobyto wyrzutnie rakiet. Zapomniałem, że trzeba zrobić szkolenia. O kurde. Chłopcze, wracaj tu! Brąz, pieprzyć. Już mnie ta gra tak irytuje, że dla mnie brąz to już jest wystarczająco. Ona jest 10 na 10, ale wyrwali jej jedynki. To wiadomo, że 10 na 10, bo teraz ty ją wyrwiesz. Nice. Ona jest 10 na 10, ale połamała nogę. 2 na 10. Ona jest 10 na 10, ale wystąpiła w muzyce Alberto. Ty, nowa mapa. Ona jest 10 na 10, ale wystąpiła w teledysku Alberto, tak? O ja pierdziela. To ja daję jej banana na 10. Ja pierdolę. Na molni jesteście, prawda? Banan na 10 i luź. Co się dzieje? Ta gra gubi tekstury nawet. Ona jest 10 na 10, ale przydałaby się papuła. Zdobyto laser satelitarny. No mocno. Patrz, wiesz co to jest? Kurde, pociąg. Nie o to chodziło. Chodziło mi o Big Bena. Zobacz, Big Ben. Skąd są w autach pociągi, samoloty, helikoptery? O co chodzi w tej grze? Zwycięstwo jest moim priorytetem. Nie tak szybko. Teraz ci się wierzę. I na co ci to było, przyjacielu? Zobacz, jakie uliczki dobrze odwzorowane Londynu. Czujesz? Pierwszy. Czemu jest nadal pierwsze okrążenie? Czekajcie, bo na czat nie mogę spojrzeć. Bo nowa mapa i nie mogę z pamięci jechać.
Nie. To zrobił wyskocznie tak. Ja pierdzielę, nie wyrobię. Ja. Ty, developer prankster. Jakże niefortunne. Cel namierzony. Tego ruchu nauczyłem się na jednej z misji. I to jest ta sama mapa, tylko trochę przerobiona. Teraz to widzę. Tak odrobinę. Że usunęli autobusy, dali pociągi. Jak mawiają Amerykanie, ratuj się kto może! Trzeci jestem? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Zaraz zerknę. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Powinienem wzbogacić tym repertuarem. Bordy 5 złotych. Ona jest 10 też 10, ale to twoja siostra w ciele starego. Cel zneutralizowany. 10 za 10, ale to twoja siostra w ciele starego? W ciele starego? 12 na 10. Ale jeszcze musi być takie giga owłosione plery, taki gory. Co ja pieprz. Ona jest 10 na 10, ale wygląda jak przez okno. To jak wygląda się jak przez okno? Ja nie wygram tego. Teraz ci się dostanie. Nawet nie widać tych chłopów. Może cię podrzucić? Imponujące, ale i tak nie wygrasz. Ma to Ed. Nikt mnie nie dogoni. Ale oro. Zdobyto wyrzutnie rakiet. Amas! Z dedykacją od Shona McMyszy! Zdobyto wyrzutnie rakiet. Czemu jestem ciągle czwarty? Zwycięstwo jest moim priorytetem. Ja pierdzielę, jak głęboka musi być ta fontanna. Nie mogę. Czekajcie, bo nie mogę spojrzeć. Zaraz zepnę na wszystko. Zdobyto wyrzutnie rakiet. Nie ma to jak zdrowa dawka przyspieszenia. Teraz się dostanie. Co? Czy mnie jako pociąg nie uderzył, będzie git. Trzeci jestem. To wystarczy na brąz. I głupi w dupę śmieci. Ja jestem piąty nagle. Jak? Nic nie ma. A w kółko jest? Co to w dupę? Czemu? Nie wiem. Nie wyrobię, widzowie. Proszę, podbij go. Jest! Tuż przed metą, ja pierdzielę.
już przedmiotem kij w szprychy. Lak. Lakerek. A najdziesiąt za ci się lubię, żeby jak banana. Ja. Alberto na 10. Ona jest 10 na 10, ale to RB. Witam w chłodnicy górskiej. Boże, fabuła. Wy, przyjezdne auta sportowe, może jesteście szybkie, ale czekajcie, aż zobaczycie, jak popylam, kiedy Heniek mnie goni. Kim jest Heniek? Nie mam pojęcia, ale brzmi jak jakiś przypakowany przystojny. No tak, Jakub, masz rację. No, przypakowany to on bywa. Co to zobaczymy się na mecie. Ona jest 10 na 10, ale jej idol to Sentino. Ty, powrót na te! Stare gówno. Nice. W ogóle, ile my w to już gramy? Miała być gra na 2 godziny. Teraz ci się dostanie. Już mnie to nie bawi. Bywajcie! Ja pierdzielę. Nie tak prędko. Ja... O, co to w dupę jest? Teraz wam pokażę, jak to robią zawodowcy. Kto to tam... O, nie mogę widzowie. Pora zwolnić hamulce. Czemu ja się nie przemieszczam? Zwycięstwo jest moim priorytetem. Cel namierzony. O, mały włos. Tak! Wygląda na to, że mam przewagę. Nie wyrobię, rozpieprzę zaraz. Tak, ta gra w nerwie. Przewagę ma, szóste miejsce. Wygląda, że mam przewagę. Pierwszy. Na molni jesteście, prawda? Ty, pojechałem skrótem pierwszy raz. Jakimś. Tak jestem szósty. Zaraz zdublują. I na co ci to było, przyjacielu? No wypieprzaj, zygzaj. Tylko przejadę. Takim szczochem. Zwycięstwo jest moim priorytetem. Ja pierdziel. Tak! Czemu jestem ciągle piąty w dupa? Miło było was poznać! No dam. Nie no, Jupiki mi 3 ukradł ten śmieć. Nie ma to jak zdrowia. Dalej w tej ściany wbij. No nie da się inaczej w tej grze jeździć. Żeby być piątym, trzeba uderzać w ściany. Trzeci jest. Bierz się, póki możesz. Ja! Nikt mnie nie dogoni. Trzy upiki. Teraz ci się dostanie. Co się dzieje, widzowie? No bo jestem piąty, przybyłem trzeci. Uważaj! Ja. Nie tak prędko! Nie wyrobię. Ona jest 10 na 10, ale jest fagatą. Na molni jesteście, prawda? Ja. Mol. Wy oceniajcie. I na
Ona jest 10 na 10, ale ma rentę 20 na 10. Nie dość, że jest 10 na 10, to jeszcze masz 5 stóp miesięcznie. A może niedługo nawet 1K dzięki niej. Nie ma to jak zdrowa dawka przyspieszenia. Nie tak prędko. Czemu ja jadę 2 na godzinę? Ja tu. Boże, tuż przed metą ja to zrobiłem. O mój Boże. Aj, to sobie naciągnąłem ośkę. Ona jest 10-10, ale nie powiedziała nic, co nie powiedziała w rej. No to mocna konkurencja. Mocna ta. Do konkurowania, no. Ciężko ją przebić. Jak oni takie drifty robią? Spróbuj nadążyć. Ty pierwszy? Co? Pewnie mechanika z Kangurka kao, że jak przegrasz, to jest ułatwiony wyścig. Do zobaczenia, braku. Wygląda na to, że mam przewagę. Czemu typ pojechał po ziemi i mnie przegonił? A nie po trasie? Czemu jestem czwarty, no w dupę? Rozumiem, czemu inne auta tak to lubią. Teraz ci się dostanie. Do zobaczenia, Słomek! Wypieprzajcie, błagam. Zdrowa dawka przyspieszenia. Co ty śmieciu robisz? Do mnie kiedyś? Tak! Ona jest 10 na 10, ale ma plan B. To jesteś planem A wtedy, tak? Ale i tak nie wygrasz. No i tak się, ale dobra, niech będzie. Bo jesteś tylko planem, sadgę. Cześć, chłopcy! Wygląda na to, że masz. Wszystko wykalkulowane na twój temat. Nie tak prędko. Czemu? Dobra. Jeszcze żyje. Nikt mnie nie dogoni. Ja pierdziele. No dzicz pieprzona po karpia jedzie. Co za gówna. Nie wyrobię. Tą grę się grać nie da. Jak oni grają? Tą grę się grać nie da. Zwycięstwo jest moim priorytetem. No to jedziemy! Co się dzieje? Do zobaczenia później. Jadę tędy. Tak! Party. Trzeci. Drugi. Teraz ci się dostanie. Jezus Maria, pierwszy. Jak? Nie wiem jak. To chyba jej gra usunęła. Żebym wygrał.
ułatwienie dla dzieci mi pomogło. Nikt mnie nie dogoni. Ona jest 10 za 10, ale to austriacki ma... Nie, o Boże. Osłona aktywna. Aby przetrwać atak profesora Z, nie pozwól, aby twojej tarczy wyczerpała się energia. Zamkniesz mordę? Maksymalna siła osłony. Nikt mnie nie dogoni. Zdobyto wyrzut nieraki, siła osłony. Nie widzę nic na tym tle. Oszustwo! Jak śmiesz! Zdobyto wyrzut nieraki, siła osłony. Nie ma to jak zdrowa dawka. Zdobyto wyrzut nieraki, siła osłony. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem żydem. Złożaj na własnej skórze! Dziękuję. Maksymalna siła osłony. A macie! Cześć, co tam było? Opatentowałem ten manewr dla chrom. Macie to. Czy ja coś unban? Teraz ci się dostanie! No podoba ci się ta zabawka? Oj, nie wiem. Zdobyto energię osłon. Co wy chłopi siadzie, jeżeli ja też tak mogę? Zwycięstwo jest moim priorytetem. Ona jest 10 na 10, ale lubi profesora Z. Ja pierdzielę. Wybij te zęby na 10. Energia osłony na wyczerpaniu. Zdobyto energię osłon. Jak to trafić? Nie mogę. A dobra, srebro jest. Na każdej mapie musi przejść wyścig, wystrzelać wrogów i wystrzelać wrogów wyścig. I jeszcze jest łowy, gdzie musisz strzelać bez wyścigu do wrogów. I profesor Z jeszcze jest na każdej mapie. 50 razy. Witaj w wyzwaniu polowanie. O. Pozbądź się wrogów najszybciej jak się da. To jest to. O, to będzie można poczytać, ona jest 10 na 10, bo tu się nic nie dzieje na tej mapie. W sensie na tym challenge'u. Jego się robi w pierwszych dwóch rundach. Jak fart będzie. Nie ma farta sadu. Nie, MacMission. Gdzie ty szmato jesteś? Z dedykacją od Shona MacMission! Cześć. Czemu ich nie widać? Zostało 10 sekund. Cel zneutralizowany. 5, 4, 3, 2, 1. Czas. Mam dalej deal z Enemą. No tak. Jeszcze jest. Lika. Nie no, na razie jest git z Enemą. Mimo dwóch miesięcy przerwy. Zbliżają się przeciwnicy. Ona jest 10 na 10, ale śmieje się jak profesor Z. No to co, podbite oko na 10. Nie da się z czymś takim funkcjonować. Oczywiście nic osobistego. Sam siebie uderzyłem? Jestem dla ciebie za dobry. Co ty sobie pogrywasz? Nie! To nie było w planie, MacMission. Hop! Zostało 10 sekund. Jakże niefortunne. 5, 4, 3,
2, 1. Czas minął. Ale jest 10 na 10, ale ciągnie jak złomek na haku. Zbliżają się przeciwnicy. Za dużo naraz. Cześć, zaliczyło mi do komu. Jak mawiają Amerykanie, ratuj się kto może! Jak? Cześć, zaraz złota. Gdzie te gówna są? Tam trzech stoi chyba w jednym miejscu. Zostało 10 sekund. Z dedykacją od Shona McMyszy. 4, 3, 2, 1. Czas minął. To było dość niegrzeczne. Owacja na stojąco dupą plaszcze robi się gorąco. Mów mi, się lubi na ostro, no to lecę z nią tak jak z kosą. Zbliżają jak... się przeciwnicy. Ma jak ponton usta napompowane, gają ciągnie dwa dni jak balet. Jak co w dupę? Co to za tekst? Tej nowej nuty chyba. Krytyczne obrażenia. Się spodziewać po gracie. Podaję 10 na 10, ale ma zęby jak Karolak. Zależy czy pasuje, ale nie, bo jak jest 10 na 10 to muszą pasować do niej chyba, nie? Że niby miałem się nie zauważyć. A dobra, ty pytasz widza, miło, miło, że rozmawiacie. On jest 10 na 10, ale lubi robić traktory. Krytyczne obrażenia. Teraz wam pokażę, jak to robią zawodowo. Co ty sobie pogrywasz? On jest 10 na 10, ale mnie nie ogląda. Pieprzyć ją, nie ma co. Bo przy niej powiesz w dupę, nie będzie wiedział o co chodzi. 4. Wężolini. 2. Dalej. 1. Czas. Ona jest 10 na 10, ale co? Ale nie lubi maczug. No to parchata jest. Zbliżają się przeciwnicy. Maczugi są cudowne. Wrogie cele rozpoznane. Al Skarpetta i Fred Carton. Jak to światło wygląda? Krytyczne obrażenia. Jakże niefortunne. Ona jest 10 na 10, ale robi sajona w restauracji? 10 na 10 chyba, fajne. Siedzicie sobie, jecie i nagle sajonik zlatuje. Przyjemne by to było. Ty, to jest gorsze niż Profesor Z, bo tutaj grasz dwie rundy, a potem stoisz w miejscu, bo jakby znacznik jest taki, że nie mam co robić potem. Po co to jest? To jest bez sensu, tak bardzo. Lecę. Teraz wam pokażę, jak to robią zawodowcy. Na klatce schodowej stają. O, to gorzej, to gorzej. Teraz wam pokażę, jak to robią zawodowcy. Ona jest 10 na 10, ale nie stoi przy garach? No to nadal 10 na 10 i kupujecie zmywarę. Problem rozwiązany. Nawet trochę zabolało. Tam było kółki. Nadal. Dobra, wypieprzę już z tą mapą, bo nie wyrobię. Powinien być skip mapy. Ja, ale gierka ogólnie grafikę nawet spoko ma. Jak się wydaje. Jak na to ile ta gra ma. Nie? Problem jest taki, że w tej grze nic nie ma tak naprawdę. 3, 2, 1. Nawet nie ma włosów w bajki. On jest 10 na 10, ale ma SC. O kurde, ona jest 10 na 10, ale ma podejście do życia jak Nike'a, ta kato tiktokerka.
ciężko. O jest. Pokój im. Nie, kurde, ty, fabuła raz na godzinę, ja to skipnąłem. Ja pierdziel. Nie no, poczekaj. Muszę puścić wyjść. Do której strip? O kurde, już jest druga. No do końca gierkiem zrobił. A ile jest map jeszcze? Raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj, to jest ostatni level? A, jesteśmy na samym końcu gry. W Akademii Szkoleniowej Chron. To jest końcówka gry, dobra, kończymy. Świetny pomysł. Zmieńmy czempiona. Opowiedziałbym cię. Z łomkiem na koniec, to jest plan. Muszę złapać oddech. Złomkiem nie było, a to giga czas. Jezu, znowu skipnąłem fabułę, ja pierdzielę. Fioletową babką można latać? Jestem za. Jak? A nie chce latać, mata. Muszę złapać oddech. Nie no, Julas. To chyba dopiero się urodziło. Pokój i miłość, bracie, się wie, ale też Adamczyk czasami lipa. Trzeba przywalić ze zderzaka. Ogórek chce przez to powiedzieć, że sługusy profesora spróbują sabotować ten wyścig. Szybko, pozbądź się ich, zanim zrobią komuś krzywdę. Mam nadzieję, że to nie zepsuje mi karmy. Co to jest? Przecież to nawet... To naprawdę nie ma fabuły totalnej, w tej grze nie ma Za każde auto, które wyeliminujesz, otrzymasz dodatkowy czas. Wytwórnia wrogów uruchomiona. O, likwidacja aut, coś nowego. Cele zniszczone. Triple, ładnie. Double rakiet. Czemu ta gra jest tak źle zrobiona? To jest smutne, aż bo auta jedynka były zarąbiste. Masz tu takie małe coś nie coś. Jak to im trafiło? To ci wyszło. Co ja robię? Ja zaraz deda mam. Cele zniszczone. Nie mogę nikogo trafić. Zdobyto wyrzutnie rakiet. Cele zniszczone. Zdobyto wyrzutnie rakiet. Jak fabuła się skończy, chcesz wiedzieć? Ja ci powiem jak. Nie będzie końca, bo w dupę nie było początku. No to lecę! Ja pierdolę, rozwalec. Co to jest w ogóle? Czemu to ma oczy? Dobra, brąz może być. Brąz dla mnie już wystarczy, już coraz mniejsze wymagania. Teraz pewnie profesor, nie wyścig. Skrzynia wieków ci się wytęteguje, jak będziesz tak znać. Pewnie jak ci się nie uda, obiecuję. Szale, i tak wygram. Ty, złomek jest chyba OP. Drugi raz ci się nie uda, obiecuję. Chyba właśnie nagrabiłem.
Co się stało? Czy ktoś dziecko napisał? Nie, Black już ogarnął. Ale dzięki, że przyjechał. Ej, gdzie ci tak śpieszno? Co się stało? Tu serio jest skrót, tylko trochę źle zrobiłem. W tej grze. Czemu? Serio, ta gra jest spługowana. Nie mogę tego użyć teraz. Bo tu jest ten skrót gigant. Tak podjadę na... A nie, to jeszcze nie... Gdzie był ten skrót? To w ogóle jest polepiona mapa z kawałków z tych map, co były. To jest popieprzony gówno. Tu jest ten skrót. Jak już lecę, to lecę. No to lecę. Śmieciu robisz. Niezły umam. Tu jest skrót. Sobie naciągnąłem bośkę. Jedź. No i teraz ich rozpieprzyłem, widzę. Trzeci na górę. A, moje zawieszenie. Co? Czy małpki zagram? Jutro będą po TikTokach, wiesz? Jutro TikTok Day. Potem małpę. Stary, to było wdechę. Potem małpki. No i fajno. No znaczy boss będzie w małpkach, o to chodzi, bo jest bossik nowy. Skróty mijam, dobra, tam skrót. Ale no, rzeczywiście parę. Zablokowałem się na teksturze, no. Cudownie.
Nara, gówno. Dobra, jest. To nie koniec? Które to było okrążenie? I dalej ta gra tym bardziej zjeżdżona. No tak, Julas, to prawda. Ale tamten skut jest tak OP. Ten, którego nie ogarniałem, jest najbardziej OP. Była ta mapa też, no ale to już... Wytwórz za każde auto, które wyeliminujesz, otrzymasz dodatkowy czas. Cele, nie ma czym tego nie chcieć. Nie o takie chlepanko mi chodziło. A, wiem już jak, dobra. Trzeba tym boostem giga. Ja pierdolę, nie wyrobię. Nie mogę ich dogonić na super prędkości, no rozpieprzona jest ta gra. Stary, to było wdechę. Krótka piłka. Nie, dobra, zdenerwowali mnie. Dawaj. Dawaj. Wytwórz za każde auto, które wyeliminujesz, otrzymasz dodatkowy czas. Pięć z kolorem! Masz szczęście, że ze mnie taki miły gość! A, moje zamieszenie! Ten mnie nie złapał! Dobra, jeden pociąg. Szmato, podejdź. Aj, to sobie naciągnąłem mośkę. Teraz wiem, jak tu jest on w lutowie. Jeszcze jeden. Nie zdołam. Ja pierdzie, nie mogę. O najbliższej linii oporu. Psycha siada od tej gry, serio. Problemy do jedynki to... Profesor? Nie czas na odpoczynek. Hej! Jak się śmiejesz z jakich idiotów? Ta mapa przecież była. No ta. Wybornie. Każdy cały czas jest. Ale skrócior. Co jest ten trzeci? Na co jedziemy?
Lepsze to jadę tędy. Uwaga, jadę! Tak jest! Czemu ja tak wolno jadę? No? Miło było was poznać! Czemu jestem czwarty? Czemu mnie dymają? Co wie? Już tak psychał w tej gry siada. O mój Boże. Jestem szósty. Chyba właśnie nagrabiłem sobie energii. Przepraszam bardzo. Co ty piszesz? Przycha mi siądzie, bo tu jest meta. Tuż przed metą szósty. Nie wyrobi. Nowa mapa nie była na początku. Chyba właśnie nagrałem sobie energię. Co się stało? Ja pierdzielę. Boże. Znowu to samo. Przegrałeś raz mapę, to ci ją chyba ułatwiają. Tak chyba jest w tej grze. Zapamiętać jak to zrobiłem. Ja pierdolę, zobacz jak ja jadę. Uwaga! Wybornie! Turbo jest nowa! Jezu, jestem piąty już. Gdzie ci tak śmieszno? Skrzynia biegów ci się wytęteguje, jak będziesz tak gnać. Chyba zrób sobie gaj. Ja pierd... Za ciężki jest złomek. Dlaczego jest tak mało Afroamerykaninów na bramce? Bo ich miejsce jest w polu. Nie, wolno tak pisać. Bardzo brzydko w ogóle napisałeś. Bardzo brzydko. Zawiodłem się na tobie. Przepraszam za tego użytkownika bardzo. Jest taki porypany, no. Turbo jest? No ba! Ta gra jest fajna, dzięki niej znienawidziłem auta. Fajne. Teraz nie wiatruje się odrzutowie. Tak naprawdę, no co zrobisz? Boże, tu jest meta. Ktoś w kółko lotu trzeba iść, kończ to. Ja pierdzielę to słowo. Zapomniałem o jego istnieniu. Dlaczego jeżdżę Josephem Bratanem? Co, nie nadaje się do walk, to chociaż na wyścigu coś da radę. Co to jest? Ty wyścig, ale na dwie rundy. Tylko.
Zdobytam turbo lewarek. Co się w dupie dzieje? Co się w dupie dzieje w tej grze? Czemu oni mnie tak napijewszają? No i fajno! Wygrana w zasięgu haka! Co się stało? Ja ty, słyszałeś to? To mówił ten, pingwinów z Madagaskaru. Plus tej gry, głos pingwina. W końcu znalazłem plusy w tej grze. Trzecie, dobrze. Genialnie! Tą grę powinni dawać więźniom jako torturę psychiczną. To całkiem pożyteczna sztuczka. I tylko musisz robić ciągle w kółko, jak doktor, czy tam jak się nazywa, doktor Z próbuje cię zniszczyć laserem. I nic innego nie możesz. Ciągle ta sama mapa. I tak ta gra się składa z jednej mapy. Ty, zobacz, to jest początek Out 2 chyba, ta platforma. Witaj w wyzwaniu. A nie, to już było. Ta mapa już była. Ja myślałem, że to nowa mapa, to jest... Pozwól się wrogów. Oni tą mapę dali na początku gry, ale był dzień. Najszybciej jak się da. Ja pierdzie. Trafiłem go? Na szczęście, że ze mnie taki miły gość! Ty, więcej punktów tu trzeba zdobyć, to jest chyba ostatnia mapa w grze. Chyba mam cię już coś! Nie o tego, że Falkowi chodziło! Czas minął. Ile punktów już? A, już mamy brąz, to już jest koniec gry. Dopracowana gierka warta każdej złotówki. A jeszcze na koniec, po tym zobaczymy jak wygląda na innych platformach. Pewnie inaczej. Te gry stare właśnie tak robili, że na PC ta gówniana grafika, a na inne P, dobra. Czemu tak było, to nie wiem. Znaczy, w tamtych czasach chyba nikomu nic nie działało. Kiedy speedrun tego? Mam cię! Kurczę, dobrym tym jesteś! Nie, nie ten. Uważaj o co prosisz. Ile ta gra kosztowała? 9 zł na Kanadia. Serio?
Ja rzucam pułapki. Czujesz, tą grę kto wymyślił typ? Tą grę wymyślił typ, który zrobił broń, którą pułapkę, która działa dopiero jak ty w nią wjedziesz. 5, 4, nie, dobra. 2, 1. Ale devowie siedzą na streamie, widziałeś to? Specjalnie wjechał w to, żeby pokazać, że nie, dopracowana gra. Zobacz, pułapki działają. Uważam sobie gaźnik. Zbliżają się przeciwnicy. Ja już mam być złoty. Tego się nie wyliczysz. Krytyczne obrażenia. Uho, normalnie jak na filmie Fajans Fiction. Pa, na dole se jeżdżę, bo ja na platformie czekam, aż się skończy runda. Jak się te triki robi? No to lecę! Ale to sobie aha, tu się nie da, żeby się nie stakować z Furii. Przewidzieli to. Ale zobacz, jaka fizyka ogarnięta. Widzisz to? Jak to lata? Ten hak? Nice gierka, co? Nie spodziewałbyś się tego. Pracowana lite. Ile procent gry? Strzelam, że to jest ostatnia mapa w grze. Więc może filmik będzie. Zostało 10 sekund. Pewnie tak, korbusek, no. 5, 4, 3, 2, 1. Dobrze, czas czego liczysz? No to lecę! Nie wiem po co dali. Zbliżają się przeciwnicy. Na pewno jest ostatnia mapa. Drogie cele rozpoznane. Bo dali Alster bardzo Bexta dużo czasu. I Fred Karto. Zobaczcie, ile czasu dali na rundy. Wcześniej dawali po minucie, a tu po dwie. Pewnie na ostatnią będzie. Ej, wgniosłeś moje ulubione wgniecenie. To po co? To dwie rundy się nadają. Ty, zbejtuję ich. Jak się patrzy tyłem? Zbejtuję ich, zdawię do wody, zobaczymy czy wyjdzie. Przeskoczę, jak będą na mnie jechać, jak takiego byka. Krytyczne obrażenia. Ja pierdzie. Jak na filmie Fajans Fiction. Chyba się nie uda, bo mnie rakietami napieprzają. Najwyższa porada na łóżkę. Krytyczne obrażenia. O, lekarze, to było wdechem. Weź to. Ale to sobie naciągnąłem ośkę. O, przepraszam. Dobrze, że to wszystko choroba nie już podobnie. Tak, ale tak, jedzie tamten, fioletowy. Jak skacze, to nie strzela. Patrz, patrz, patrz. No nie spadł. Zostało 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Wpadł, czas minął. Wpadł. Wyszło. Achievement ukryty. Odblokowany. Wrogie cele rozpoznane. Al Scarpetta i Fred Karto. Posiedzę ze dwóch kilka godzin i na tej samej mapie jesteś. W ogóle nie robię. Bo ta gra jest jak Dark Souls. Najpierw trzeba pofarmić. Scarpetta mega lul. Patrz, patrz, patrz. To jest ten moment. Kamikadze pieprzony, no popsuje ci plan. Już po was! Uho, normalnie jak na filmie Fajans Fiction. Mam cię! Kurczę, no to jest dla ciebie za dobrze. Czemu wy mnie bijecie? Komuś...
Szybko na koniec gry, o co chodzi? Tak było wcześniej? Jestem debelka! Nie było, no to to musi być koniec gry. Wiecie jakiś typ? Tego się nie wyliczesz! Tak! Jeb się! Wyszło! Za to powinno być 100 punktów. Ja pierdziel, ten jak poleciał. Ten drabinę swoją wiedzie, chyba nie. Dość już po tobie. Przeżył Marmonty. Nie widać go w ogóle. Zostało 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Czas minął. Słomek nerwowy. Słomek. Na, ma esce konkretną. Co się dzieje z złom? Nie, to raczej ostatnia mapa była. Nawet napisów nie ma na końcu. Wyjdź i reset. Nawet napisów, bo się nikt nie chciał przyznać, kto robił to gówno. Co Egitka? Symulacja zakończona. No, niezła robota. Udało wam się przejść wszystkie symulacje z naszej bazy danych. Niech mnie, ale ubaw! Ponownie Francesco zadziwia nawet samego siebie, opanowując misje wywiadowcze. Właściwie mistrzowskie opanowanie znaczyłoby w każdej misji zajęcie pierwszego miejsca, co w sumie ci Boże, się nie dwa udało. Endingi są na nie koniec. Nie mam się, Francesco, nikt nie jest doskonały. A nie, dobra. Tym niemniej możecie poprawiać jednak wyniki nie ukończonych symulacji, kiedy tylko chcecie. Szkoda, że Zygzak McQueen nie kręci kołami równie szybko. Po prostu do niego to tak powiedzieli. Jak on miele osoby. Bo przegrywał ze mną. Chcesz spojrzeć mi w oczy i to powtórzyć? Ciężko spojrzeć ci w oczy, kiedy zostajesz tak daleko w tyle. W ogóle myszka? Nie mogę jej zabrać z ekranu. Po prostu ona jest częścią filmiku. Była myszka i luj. Dobra, wygraliśmy całą grę. Napisów nie ma, ale był filmik. Powiem tak. Takiego regresu z pierwszej części na drugą, to chyba w historii gier w życiu nie widziałem. Ta jedynka była giga czat, a to jest takie ścierwo. Jak? Porównanie obejrzmy jeszcze. Grafik, bo ciekawy jestem. Dobra, czekajcie, zobaczmy różnicę. To wygląda jak gra na telefon. Stara. To wygląda jak z dzisiejszych gier na telefon. Też takich słabych. A to jest to, co widz pisał, że na PSP jest. To rzeczywiście było. To nasze. Czemu jest taka różnica? Ja pierdzielę, to jak dwie inne gry. Takie za mgłą gówno, a tu takie coś. Xboxa trochę gorsza, ale to jest git. RTX on! RTX on! Szkoda, bo jedynka była super. Tak na tak starą grę i zrobioną tylko dlatego, że z dzieci wydoić kasę. Na PS3 jest fabuła? Chyba jest to samo. Tylko po prostu grafika dużo, dużo lepsza. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki? Słyszysz krzyk? Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę